Super, klikamy nowego i lecimy. Zgodnie z zasadami timer zaczyna się po cutscence początkowej, więc czekamy sobie po prostu aż się gierka załaduje. Możemy sobie pooglądać nawet chwilę tą cutscenkę, ale tylko chwilę, bo dużo nam się oczywiście nie chce. Możemy sobie zobaczyć tą piękną HD wodę z 2006 roku. To szczerze nie wygląda wcale tak źle na tej cutscence, ale w grze woda wygląda troszeczkę gorzej. Dobra, 3, 2, 1, go. Ja ci pokażę. Dobra, lecimy. Lecimy na naszego ulubionego, ukochanego spota tutaj, oczywiście w tym domku. Tak. Lecimy sobie tutaj. Okej, okay. No i teraz po prostu czekamy, aż orkowie sami przyjdą do nas. Możemy sobie zrobić takie coś. Pek, pek, pek. Wciągamy łuk i czekamy, aż orkowie sami będą wchodzić tutaj do tej oto chatki. No i tych orków będziemy sobie zabijać. Jak tylko tutaj się pojawią. Może to chwilę potrwać, jest tutaj Adea, jest taka troszeczkę wolna, można powiedzieć, pod tym względem. Natomiast no jest to najbezpieczniejszy sposób, o ile jakby, no jest to sam początek gry, nie? Więc jakbyśmy grali tylko Gothica 3 no hit, no to możemy po prostu jakkolwiek tą Adea zrobić, nie ma problemu, nie? Natomiast my staramy się wymyślać takie strategie, żeby myśleć o przyszłościowym speedrunie trylogii no hit, trylogii Gothica no hit. Więc szukamy tak bezpiecznych strategii, żeby nawet ten początek był właśnie maksymalnie bezpieczny, jak, tak bardzo jak to jest tylko możliwe. No i raczej taka strategia właśnie jest dość bezpieczna. Mimo, że trwa dłużej, ale jak będziemy już grali trylogię no hit, no to właśnie w taki sposób będziemy ją grali. A trylogia no hit polega na tym, że gramy w Gothica 1, Gothica 2 i Gothica 3. Wszystko w formie no hit, no damage. Jedno po drugim po prostu. Jedno po drugim, więc jeżeli dostaniemy obrażenia w Gothicu 3, zaczynamy znowu od Gothica 1. To jest taka moja aspiracja, planuję kiedyś coś takiego zagrać. Planuję kiedyś coś takiego przejść przede wszystkim, zaspinanować. Więc no, musimy sobie powoli ćwiczyć już pod tym względem. Trzy razy po kolei, no za dzieciaka to wiadomo, eksploracja w tej grze między innymi i tak dalej, to naprawdę była niesamowita, no to świat po prostu Gothica 3 jest czymś pięknym. 50 strzał wystarczy, tak, 50 strzał spokojnie wystarczy. To jest, gramy na poziomie łatwym oczywiście, więc ci przeciwnicy, no jak widać, oni dostają naprawdę duży damage. No bo, no plus oni się nawalają też między sobą, ci buntownicy, niewolnicy, nasi przyjaciele, Milton i tak dalej. Nawalają się z orkami, więc my po prostu sobie tu stoimy teraz i czekamy, aż dostaniemy właśnie wpis w dzienniku. Pod maga? Tak, pod maga tu idziemy. Pod kulkę ognia i pod deszcz ognia generalnie. Idea jest taka, żeby jak najszybciej zdobyć prastarą wiedzę. Na, no właśnie w szczególności na regenerację many, to jest taki duży power spike, 250 prastarej wiedzy. Więc na początku będzie trochę nudno, będziemy musieli sobie pobiegać po mapce, pozbierać tabliczki, wykupić tabliczki od handlarzy i tak dalej. No ale jak już sobie wyfarmimy tą prastarą wiedzę, ile się dano, to potem już będzie faza gameplayu, czyli sobie będziemy te artefakty po prostu zdobywać kulką ognia właśnie w szczególności. No i deszczem ognia, sobie będziemy pomagać. I tak jak mówię, raz nam się już udało przejść Gothica 3 no hit. Film z tego znajduje się nawet na YouTubie. No i ma jakieś tam wyświetlenia, więc chyba ludziom się całkiem spodobało. No teraz de facto próbujemy zrobić to samo, tylko troszeczkę lepiej i właśnie bez, w szczególności bez wczytywania gry. Żeby właśnie było to zgodne z oficjalnymi zasadami tej kategorii po prostu, o, w taki sposób. Chciałem stwierdzić, że jestem Gothicowym świrem. Jeżeli mówisz o tej trylogii no hit, no to to jeszcze nie byłem u lekarza, ale właśnie może powinienem się zbadać, nie? Jeżeli mam takie coś w planach, ale myślę, że wszyscy będziemy się świetnie bawić. Widzę, że chyba podoba wam się pomysł speedrunowania takiego czegoś, więc ja też jestem podekscytowany, zdecydowanie. Łuki miecz, no tak jest Gothic 3 niestety, nawet właśnie na modach niestety wszywano gęk, że nawet te mody aż tak dużo tego nie zmieniają niestety. No szczerze, nawet na trudnym, nie? No tu poziom trudności tak jakby nie ma aż takiego dużego wpływu. I tak tymi podstawowymi broniami się da właściwie praktycznie całą grę przejść, no dosłownie, nie? Ale wiadomo, jest troszeczkę ciężej wtedy. Troszeczkę dłużej i tak dalej. No ustawienie, które najwięcej zmienia w poziomie trudności, no to jest alternatywne SI przeciwników na pewno. Które no faktycznie jakby trochę poprawia tą sztuczną inteligencję i sprawia, że po prostu jest troszeczkę trudniej, ale my gramy z tym wyłączonym oczywiście, żeby było nam łatwiej, no gramy na najłatwiejszym możliwym poziomie. Poziom łatwy bez sztucznej, jakby bez ulepszonej sztucznej inteligencji, bez balansu alternatywnego. A jedyny jaki mamy patch, no to jest patch 1.7.4 i mamy ten patch na poprawienie loading screenów, na które zwiększa wydajność gry po prostu, jest taki patch.
autorstwa Czudaka, którego możecie kojarzyć z pewnej niesławnej modyfikacji Jałup. On jest autorem modyfikacji, która sprawia, że Gothic 3 ładuje się kilka razy szybciej po prostu, więc prawa dla niego. Spot na otwartym powietrzu, właśnie może gdzieś na jakimś dachu jest opcja, tylko właśnie nie wiem jak bardzo to jest łatwe, żeby wejść coś takiego, nie? No tutaj jest to trochę wolniejsze zdecydowanie, natomiast to jest mega bezpieczne. Tutaj jak stoimy w chacie, to nic się nie może stać, tak jakby, nie? Fizycznie nie jesteśmy w stanie tu otrzymać obrażeń. Teraz tak, hop. Okej. No właśnie, energia życiowa 200. I zaraz, ogólnie tak, już może czas jakby powoli o tym mówić. Nie ma tu nic ciekawego. W Gothicu 3 obrażenia od upadku działałem dość specyficznie. Bardzo możliwe jest upadnięcie z wysokości metra na przykład i otrzymanie jednego punktu obrażeń, dwóch punktów obrażeń i tak dalej. I dlatego tak, robimy save'a. Zgodnie z zasadami speedrunu no hit no damage w Gothicu 3 dozwolone jest pisanie Marvin i ustawienie sobie życia na 1. Więc robimy tak, teach HP 1. Marvina wyłączamy oczywiście. Marvin deactivated. I w tym momencie mamy 1 HP, więc jakiekolwiek obrażenia, jakie otrzymamy, automatycznie nas po prostu zabiją i będziemy mieli pewność, że ten speedrun się skończył. Jest takie, że tak powiem, ułatwienie tutaj, można powiedzieć, zrobione. Że jest to po prostu dozwolone. Żeby nie było sytuacji, że dostaniemy ten damage i na przykład nie zauważymy w ogóle, że ten damage dostaliśmy. Więc to jest jak najbardziej dozwolone. Siema Avegold. Czy mój nick ma coś wspólnego z tulejką? Wykrzyknik nick jest taka komenda. Jest zrobione z tego highlight, możesz sobie obejrzeć, to będziesz wiedział jaka jest geneza nicku. Natomiast jest to totalny przypadek i powiem ci, że ludzie... Nic no trochę przypadkowo, że tak powiem, mnie z tym skojarzyli, można powiedzieć. To nie ma kompletnie nic z tym wspólnego. I teraz tak, zaczynamy właśnie fazę farmienia prastarej wiedzy, więc... Będziemy mieli, że tak powiem, dużo czasu sobie porozmawiać jeszcze o wielu rzeczach, na wiele tematów życiowych i nieżyciowych. Ponieważ teraz po prostu naszym celem jest pobieganie przede wszystkim po pustyni, ale nie tylko oczywiście po pustyni. I zmaksymalizowanie prastarej wiedzy, tak żebyśmy po prostu mieli jej jak najwięcej. Tak żebyśmy po prostu mieli jak najbliżej regeneracji many. To powinien być timeout mechus, ale nie wiem, czy jest jakaś moderacja na czacie. Any mods in the chat, żeby usunąć taką wiadomość, ponieważ nie jest to legalne, nie możesz tak pisać. Więc proszę tak nie pisać. Natomiast ja nie będę alt-tabował, bo z tej gry się nie da zalt-tabować niestety, więc nic nie mogę zrobić na ten moment. To będzie moja kod, właśnie no już straciłem, no bo wiesz co, wolę wam wytłumaczyć też coś takiego. Czy ostatni czas był naprawdę na tyle kiepski, że i tak da się to pobić spokojnie. Więc o to się nie martw, jakby jeżeli skończymy ranem, to i tak raczej czas będzie lepszy niż ostatnio. Ale też wolę się upewnić, że wszyscy tutaj jakby wiemy po prostu co się dzieje i dlaczego, nie? Na przykład dlaczego, no nie chciałbym wpisać Marvin i po prostu pobiec dalej, tylko wolę wam to wszystko wytłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej. I dlaczego to jest dozwolone zasadami. To wiesz, to wolę mieć po prostu taką pewność. No i speedrun też będzie trwał no 2 godziny powiedzmy, nie? Więc tam 20 sekund w skali 2 godzin to też nie jest jakaś masakryczna ilość czasu. No a tam traciliśmy naprawdę dużo czasu na bieganie po prostu w kółko, na wczytywanie gry, więc to jest nas spokojnie na luzie do pobicia. Co po 3? Po 3 są gilcy, tak, dzisiaj są gilcy. Siema spec, ile czas wyszedł? No czasu nie liczyliśmy tak do końca, bo nawet nie skończyliśmy tego rana. Plus powiem ci, że to i tak był practice, bo dostaliśmy hita tam wcześniej. Więc po prostu sobie ćwiczyliśmy do końca, a na Irdorat nie wziąłem ze sobą łuku, więc nawet Irdorat nie byłem w stanie przejść, więc już po prostu sobie zakończyliśmy jakby tam podejście. Niestety, no ale moja wina, że tak powiem, jak najbardziej moja wina. Ale poćwiczyliśmy sobie, dużo sobie poćwiczyliśmy i naprawdę myślę, że następnym razem no, spróbujemy sobie za jakiś czas, w najbliższej przyszłości znowu zrobić kolejnego no-hita w Gothicu 2. Myślę, że szanse teraz już są naprawdę realne, żeby to przejść. Dużo się dzisiaj nauczyliśmy właśnie rzeczy, na co uważać, właśnie o czym pamiętać i tak dalej. No i te jakby najgorsze momenty, czyli tam Słoneczny Krąg i Piąty Rozdział na przykład, poszły nam naprawdę nieźle, więc... Ja jestem, że tak powiem, optymistycznie nastawiony, myślę, że no-hita spokojnie sobie przejdziemy już następnym razem. Dobra, mamy roślinki. Jaki gothic najłatwiejszy do no-damage? Trójka zdecydowanie jest najłatwiejszy z tych wszystkich trzech do no-damage. Jest najprościej pod tym względem, że no to jest takie bardzo, mało rzeczy może pójść nie tak, w taki sposób, że tutaj naprawdę bardzo jakby jest, tak naprawdę jest tylko faza farmienia po prostu prastarej wiedzy i potem już deszczem ognia sobie zabijasz wszystko. To jest zdecydowanie najprostsze i też najszybsze z tych wszystkich trzech gier, to jest kolejna rzecz.
Ten speedrun jest najszybszy no hit ze wszystkich jakby trzech części Gothica. I teraz tak. Robimy sobie questiki ogólnie dla expa. Czy oto flaszka gorzałki. I teraz tak, kolejna rzecz jaką musimy zrobić. Tak zwane safe skamowanie. To jak najbardziej też jest dozwolone zasadami. U tego chłopa w ekwipunku może się pojawić tabliczka. Mogą się pojawić nawet, może się kilka tabliczek pojawić. Najwięcej, o ilu słyszałem, że było możliwe, to słyszałem o czterech tabliczkach jednocześnie. Natomiast jest to RNG po prostu, więc czytujemy grę tak długo, aż pojawi się co najmniej jedna taka tabliczka. I to tak jak mówię, też jest dozwolone zasadami speedrunu no hits w grze Gothic 3. Natomiast to niedozwolone jest wczytywanie, patrzcie, pojawiły się dwie, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. Możemy mu opchnąć też ten syf. To, to i to. Pojawiły się dwie tabliczki, więc super. I teraz tak, tu chcemy jeszcze troszeczkę sobie podekspić. Więc tak, robimy sobie taki quest. Kielichami od Urkrasa. Nie uczymy się absolutnie umiejętności złodziejskich. I kolejny quest jaki się robi, który no też się robi dla expa i to jest troszeczkę dziwne, natomiast tak się robi, zabija się Fila po prostu. No to chyba daje po prostu dużo expa, nie wiem jaki dokładnie jest powód, ale chyba po prostu exp generalnie, więc musisz zapisać przed pierwszą rozmową, tak, bo właśnie towary się generują przy pierwszej rozmowie z NPC, więc muszę całą sekwencję zawsze pogadać niestety. I dlatego też to nie działa ze wszystkimi NPC-tami, to nie działa między innymi z bezimiennymi handlarzami, ponieważ bezimienni handlarze mają po prostu podchodzisz i od razu masz handel, no nie? I wtedy też te towary są zawsze takie same. Natomiast właśnie kiedy jest cała sekwencja po prostu dialogu, no to te towary już się różnią po prostu wtedy. Teraz tak, kolejna rzecz jaką robimy, to rzekomo nie jest glitch, ja nie wiem jakby w jakim świecie to nie jest glitch. Natomiast musimy troszeczkę przeabuzować wszystkim doskonale znane łuki. U tutaj pana myśliwego. I tak jak mówię, dlaczego to jest dozwolone? Nie wiem, natomiast jest to dozwolone. Pobijemy go, weźmiemy łuk. Powtórzymy to kilka razy. Po prostu kilka łuków, jak u niego się pojawi. Natomiast właśnie chyba lepiej bić go normalnymi hitami w sumie niż takimi. Będzie chyba troszkę szybciej. Lista wypisanych, w sensie handlarzy wypisanych? Ja nie mam żadnej takiej listy, natomiast no tak w głowie sobie mniej więcej pamiętam. No jest jeden tutaj. Jeden jest w monterze, ten asasyn, jak mu pomożesz. W Gelden jest pięciu NPC-tów, którzy też sprzedają. Pięciu. Gelden jest totalnie OP, w Gelden jest pięciu NPC-tów, którzy jakby mają takie RNG. No i w Mora Sul też jest kilku takich handlarzy. To są jakby takie główne lokacje. Tak naprawdę większość tych właśnie takich asasyńskich kupców imiennych, no to oni mają taką mechanikę. Ale no tak, nie ma, że tak powiem, nie mam takiej nigdzie listy, ja to tak po prostu trochę z głowy sobie zapamiętałem, można powiedzieć. Ops. Nic tu nie ma. Kurde, nie mogę go zlutować, fuck. Chyba wyleciał poza chatkę, co? Nie ma. Wyleciał poza chatkę. Ciekawa mechanika, właśnie ciekawa bardzo mechanika, nie? Że tutaj spamić tylko właśnie, wiesz co, bo to jest jednorazowo, tak jakby na każdego handlarza, nie? Więc, znaczy no możesz przyspamić i mieć to 100, no ale wiesz, to jest po prostu RNG. No i tylko raz z każdym, tak jakby, nie przed każdym rozmową, tylko przed pierwszym po prostu, nie? No ale właśnie tak zrobimy, zaraz właśnie będziemy to widzieć na speedrunie, jak to będzie wyglądać mniej więcej z tą podstawową wiedzą. No i no jeżeli siądzie RNG, dostaniesz właśnie po, nie wiem, po dwie tabliczki, trzy tabliczki od kupca, no to naprawdę masz niezłą sytuację. Najwięcej, ile słyszałem kiedykolwiek, że ktoś dostał, to były cztery w jednym jakby, w jednej rolce. Natomiast ja aż tylu osobiście nie widziałem na własne oczy, więc no nie jakby, wiesz, to nie u mnie było. Dzięki za followka. Pokalis. Witam serdecznie na streamie. Siemaneczko. Dzięki piękne za obserwację kanału. Witam na Gothicu 3. No hit, no damage. Jeszcze tak ze dwa razy to sobie zrobimy, no i wtedy po prostu lecimy dalej. No, normalnymi hitami jest troszkę szybciej, właśnie widać. 2 razy 10 i 2 razy 5. Aha, czyli nawet dziesiątki oni mogą mieć. Powiem ci, że dziesiątki, żeby handlarz miał dziesiątkę, to chyba nie widziałem nigdy jeszcze. To już musi być jakieś ultra po prostu rzadkie. Ja sam najwięcej ile widziałem, to były 3 po 5 wiedzy. Ale właśnie słyszałem, że no Castix kiedyś po prostu opowiadał, że on, że jakby ktoś od niego miał 4 po 5 wiedzy, nie? Jednocześnie w jednej olce. To jest jakby najwięcej ile słyszałem. Chyba tyle mamy dość i teraz tak, poranek. To będzie jakby nasza cała ekonomia teraz, można powiedzieć. Jeszcze tak, musimy do alchemika się udać. Niech to
Chodź tutaj. Chcę kupić mikstury. Chcemy od niego kupić te mikstury właśnie many. To się nam przyda na później. Dobra, sprzedałem mu tyle łuków, okej. Zioła many też w sumie. Niech ci będzie. I lecimy po prostu na pustynię, ponieważ tak jak mówiłem, na pustyni mamy mnóstwo tabliczek, takich po prostu luzem stojących, albo właśnie u jakichś handlarzy i tak dalej. Z naszym jakby głównym celem teraz podróży jest pustynia. No i też szczerze, podróż na pustynię to chyba najnudniejsza część tego speedrunu. Ponieważ właśnie musimy przepłynąć po prostu cały, całkiem duży obszar morzu, tak jakby, nie? Musimy po prostu się przepłynąć przez naprawdę całkiem długi okres czasu. Jest to troszeczkę nudne, ale no trzeba to zrobić niestety. Więc tak, to byśmy chcieli dostać hita od ściewojada, który jest w trawie właśnie, najlepiej. Chyba nam się to udało właśnie. Trzeba mega, mega uważać na obrażenia od upadku, które tak jak mówiłem w Gothiku 3 działają troszkę dziwnie, że czasami po prostu można dostać po prostu, można spaść z meta i dostać obrażenia, więc chcemy zawsze, że tak powiem, umiejętnie spadać. No i płyniemy sobie, klikamy po prostu W do przodu. Możemy sobie porozmawiać o aktualnych sprawach, o pogodzie i o planach na przyszłość. A plany na przyszłość są takie właśnie, żeby wbić... No tak, no pierwszym power spike'iem jest oczywiście 50 podstawowej wiedzy, żeby mieć kulkę ognia. Mając kulkę ognia już coś tam sobie możemy czyścić sami, całkiem szybko i całkiem sprawnie. Chcemy się też nauczyć szybkiej nauki, ponieważ wbijemy całkiem dużo poziomów podczas tego speedruna, więc to też się, że tak powiem, całkiem szybko zwróci. Natomiast potem, no, 250 podstawowej wiedzy, regeneracja many, potem już dajemy sobie w manę, no i potem sobie już lecimy artefakty. Ciemka Halloween, ile mniej więcej zajmuje speedrun? Taki speedrun no hit zajmuje około 2,5 godziny, natomiast wydaje mi się, że da się go sprowadzić do około 2 godzin. Myślę, że w około 2 godziny da się go przejść, jakbyśmy wszystko zrobili jakby tak mega optymalnie. Ale zobaczymy. Moje ostatnie podejście, takie które skończyłem, zajęło 2 godziny i 24 minuty. Więc coś w tych okolicach na pewno. A teraz ile zajmie, no to zobaczymy. No to płynięcie jest najgorsze. Potem jeszcze będziemy płynąć... Na razie płyniemy do Bakareszu tak naprawdę, bo tam jest właśnie jedna tabliczka. Potem będziemy płynąć do Al-Shedim. A potem jeszcze musimy się przebiec do Moasu, a potem jeszcze musimy się przebiec do Ishtar w ogóle, nie? Na piechotkę, więc naprawdę mamy trochę takiego biegania niestety. Siema Xeno, witam, witam. No, trójka, bo wiesz co, nie skończyliśmy dwójki, bo nie wziąłem łuku na Ildorad. Nie miałem skąd wziąć łuku po prostu, więc nie byłem w stanie jakby nawet skończyć podejścia do Gothica dwójki. Ale to było tylko takie ćwiczenie, dużo się nauczyliśmy, a teraz lecimy Gothic 3 full tryhard, po prostu chcemy przejść gierkę jak najszybciej i jak najlepiej. Teraz już czekamy bardzo jakby takiego poważnego tego speedruna. Lecimy po rekord po prostu świata. Lecisz jeszcze magiem wody, ale takim normalnym, czy pod jakieś wilki, czy... Jaki masz game plan interwans? 2,5 godzin Gothic 3, no to jest całkiem dobry. O, jed! Siema, witam, siemaneczko. Witam, witam. Pacific no hit, no tutaj no hitcik jest uskuteczniany, witam serdecznie. No i tak jak mówiłem, no 2.24 to jest ostatni po prostu nasz czas. I właśnie motywacja, chwila, bo tu już są pewne problemy, ale spoko. Motywacja jest taka, do tego speedruna, że ostatnio dałem go na speedrun.com. Chciałem po prostu tego rana dać sobie na ranking, co nie? No niestety, przez to, że wczytywaliśmy grę, to jest jakby niedozwolone zasadami, bo się zgubiliśmy w Nordmarze, nie mogliśmy w Nordmarze odnaleźć po prostu nic, w skrócie mówiąc. No to niestety on nie został zaakceptowany. Ale spróbujemy teraz zrobić oczywiście bez wczytywania lepiej, szybciej, silniej. Więc teraz spróbujemy po prostu lecimy po jako świata aktualnie. Teraz tak, tu mamy tabliczkę plus 5. Inos przemówił do wiecznego. Nie, jak zginę nie mogę wczytać i kontrolować, nie. Jakiekolwiek obrażenia musimy zacząć od początku. I nie ma znaczenia właśnie, czy to jest śmierć, nie ma znaczenia, czy to są, nie wiem, obrażenia od upadku, czy to są obrażenia jeszcze z jakiegokolwiek innego źródła. Po prostu, jeżeli jakiekolwiek dostanę obrażenia, no to niestety gramy po prostu od nowa. Natomiast no save'y co jakiś czas będę robił, na pewno tak też po części bezwarunkowo po prostu klikał jakby sam z siebie. No ale też taka, wiadomo, lubi czasami się, wiesz, przywiesić, skraszować albo coś się z nią stać, że po prostu nie jesteś w stanie kontynuować rozgrywki, więc warto mieć co jakiś czas jakiegoś save'a. Natomiast no nie mogę tych save'ów i tak wczytywać w takich momentach.
I teraz taki speedrun ukończyłem. Póki co ukończyłem go raz, ale to jest chyba czwarte podejście, tak, podsumowując wszystkie jakby też podejścia takie pod, wiesz, ćwiczenia i tak dalej. To jest czwarte podejście, ukończyliśmy go raz póki co. Jeżeli mowa właśnie koniecznie o Gothiku 3 No Hit. Jak te wilki pokonać na No Hita? No, znaczy wilki to nie problem akurat, nie? No tutaj wszystko będzie magią pokonywane. No ale właśnie tak, magia jest bardzo silna, a tutaj przeciwnicy na poziomie łatwym naprawdę mają mega mało HP. Zwłaszcza nawet jakieś, nie wiem, szkielety, jakieś gargulce, czy cokolwiek tam jeszcze napotkamy takiego. No to tutaj kulka ognia naprawdę będzie robiła z nich totalnie masakrę, można powiedzieć, będzie z nich robiła. Aktualnie płyniemy do Al-Shedim, więc po prostu mamy kolejną chwilę, żeby odetchnąć i przemyśleć nasze życie, póki i tak postać jest w wodzie. Dziękuję pięknie za gratulacje. No to już, wiesz co, to już było jakiś czas temu też właśnie, parę miesięcy temu. Ale kategoria na speedrun.com właśnie pojawiła się dopiero niedawno. I właśnie gdyby ten run jakby był zgodny ze wszystkimi zasadami speedrun.com, no to byłby to rekord w tej kategorii. Natomiast no niestety nie został zaakceptowany, więc próbujemy teraz zagrać zgodnie ze wszystkimi zasadami już tak, żeby może faktycznie mieć ten rekord po prostu, nie? Myślę, że to byłoby coś fajnego mieć tytuł po prostu rekordów w kategorii Gothic 3 No Hit. Mi się ogólnie też mega podobają, no po części zostałem zainspirowany przez jakby inne osoby do tego. Natomiast mi się właśnie podoba jakby ta idea po prostu speedrunów właśnie bez otrzymania obrażeń. No i moją taką aspiracją jest przejść trylogię Gothica bez otrzymania obrażeń. Czyli Gothic 1, Gothic 2, Gothic 3 po kolei, jedno po drugim, właśnie no hit. W takiej formie, że jakbym otrzymał obrażenia w Gothicu 3, no to zaczynamy znowu od Gothica 1. Też jest taki speedrun, jest taka kategoria. No i taką właśnie moją trochę aspiracją jest zagrać kiedyś coś takiego i przejść kiedyś coś takiego w ogóle. O. Więc póki co sobie ćwiczymy właśnie Gothica 2, Gothica 3, a kiedyś pojawią się wszystkie te gry jednocześnie, po prostu jedna po drugiej. Tak, już jesteśmy atakowani, więc uwaga. Okej, już nie jesteśmy atakowani. Teraz tak, ile mamy w ogóle czegokolwiek? Możemy chyba pakować troszeczkę w podstawową wiedzę. Zastanawiam się właśnie, jak to zrobić, jak zmaksymalizować PN-y za szybką naukę. Chyba chcemy, i właśnie szybka nauka kosztuje 30, 50, nie? Aha, 100 kosztuje. Dobra, nie, to nie zmaksymalizujemy. Oh, hello Alois, hello man. Welcome to the stream. I would type something for you as well, but I am speedrunning right now, so I cannot. Tabliczki od Estera. Fanatykiem tej gierki. Właśnie tak jak mówię, no, zostałem trochę zainspirowany przez po prostu inną osobę, tak jakby, nie? Przez innego właśnie speedrunnera, który coś takiego grał przez wiele miesięcy, tę trylogię No Hit. No i w końcu mu się udało przejść. I jego speedrun trylogii No Hit zajął 11 godzin. Przez 11 godzin chłop siedział przy komputerze i speedrunował No Hit. Ale z drugiej strony, jaka to jest satysfakcja, jak już coś takiego wyjdzie, nie? Właśnie ja chciałbym czegoś takiego doświadczyć, szczerze mówiąc. A to też obstawiam, że może zająć wiele tygodni, żeby coś takiego w ogóle wyszło. A no tak, na razie tak trochę mechanicznie sobie gramy. Musimy właśnie, tak jak mówiłem, zbierać podstawową wiedzę. I tak, tutaj mamy coś takiego oczywiście. Dzięki za followkę, Halin, jeszcze raz witam serdecznie. Siemaneczko. Tak, to pogadamy o kluczu, okej. Okay. I teraz tak. Mniej więcej pamiętam, mam nadzieję, że tak jakby będę pamiętał, ale mniej więcej pamiętam pozycję tabliczek tutaj w tych lokacjach. Tak, Mexir nam da tabliczki właśnie też teraz. No, mimo wszystko trochę nie grałem w tego No Hita, ale mniej więcej pamiętam. Tak, przekaż mi trochę podstawy wiedzy, dwie tabliczki, no właśnie, super. Nie? Z przerw na siku? Nie, no wiadomo, że z jakimiś tam przerwami, nie? Żeby sobie spauzować timer na chwilę i tak dalej, pójść sobie zjeść, pójść sobie, wiesz, właśnie wyścigać się i tak dalej. To nie aż tak totalnie bez przerwy, ale chodzi mi, że jakby wiesz, na jedno posiedzenie po prostu wszystkie te trzy gry no hit, no nie? Bo jednak no jest całkiem spore wyzwanie. No i całkiem długo to trwa też przede wszystkim. Właściwie tak, to było chyba łóżko, nie? Możemy się przespać tutaj gdzieś? Wiadro pod siebie też jest taka alternatywna opcja jak najbardziej. Chcemy się przespać do poranka, żebyśmy mieli po prostu wcześniejszy etap dnia i żebyśmy żeby nam stamina nie znikała tak szybko na tej pustyni. Teraz tak, jedna tabliczka była tu obok magów. Jedna tabliczka jest obok gargulców.
Gdzie jeszcze były tabliczki? Aha, tu jeszcze jest jedna tabliczka, tak pamiętam, tak, tak, tak. Ciągle błędy mi pokazuje, wiesz co, mi, z Tobaskiem mi pokazuje Hello World Twitch, dosłownie pod czatem na Twitchu. Mam taką wiadomość Hello World po prostu, więc chyba Twitch sobie coś testuje na jakby live serwerach aktualnie, zamiast w jakimś środowisku testowym. Ale no dobra, nie oceniam, nie oceniam. Rozumiem, wielo taką miliardową kompanię, znaczy się kopalnię. Te roślinki, no właśnie, no w niebalności są w większości wzięte z Gotika Trójki. Większość tych roślinek właśnie. Tych modeli w sensie, o. Teraz tak, chyba tu. Nie, chyba tędy, chwila, tędy będzie bezpieczni. Standiem trzeciego dnia od razu, a czemu nie? Standy, no można od razu pogadać, no. Jeżeli chodzi ci o quest Galahada przynajmniej. Teraz tak, tutaj coś jest, tutaj chyba nie ma nic, no właśnie. Jedna tabliczka jest tutaj, to jest trochę niebezpieczne, szczerze mówiąc, ale jest to, że tak powiem, warte swojej ceny. Tak, jest tam tabliczka, no właśnie, dobrze pamiętam. Tak, sfatygowana plus 10. Aha, pograć w kości. A to w sumie, wiesz co, ja w New Balance w ogóle nie gram w kości, więc na ten temat niewiele wiem akurat. Chyba tak, niech te moby się zresetują. Jedna tabliczka jest z tamtą stroną jeszcze, a to też jest trochę niebezpieczne, ale spokojnie, wykajtujemy sobie. Mniej więcej, jak mówię, mniej więcej pamiętam pozycję tych tabliczek. Ale pewnie powinienem był sobie odpalić jakąś mapkę interaktywną przed streamem albo coś, żeby sobie jeszcze tak przypomnieć na pewno. Jedna właśnie była tutaj. Tak. Okay. Teraz tak, już jestem atakowany. Aha, gargulcy. Wiecie co, może nie będziemy gridować, przejdziemy się stąd jeszcze raz w takim razie. Zamiast tutaj przechodzić obok tych wszystkich przeciwników. Deportujemy się do magów i lecimy jeszcze raz tamtą stronę, z której przyszliśmy de facto. Mapki, wiesz co, chyba nie chcę mapki teraz na ten moment. Właśnie na razie mniej więcej pamiętam, ale jakbym czegoś... Przecież wiesz co, to możesz wysłać, jakbym czegoś potrzebował, to sobie po prostu kliknę. Ale na ten moment właśnie tak mniej więcej w głowie mam to poukładane. W których to jest miejscach. No i też nam wylosowało dwie tabliczki już na początku, więc też będziemy mieli trochę łatwiej zdecydowanie. Jakim cudem Miga tak szybko chodzi? Jest taki specjalny patch do Gotika 3 od Czudaka, jakkolwiek to śmiesznie nie brzmi. Jest taki właśnie patch, który poprawia znacznie jakby ładowanie gry i poprawia znacznie wydajność tej gry po prostu, więc mam tego patcha wgranego, jest on dozwolony też zasadami zdecydowanie. Teraz tak, hop. Tu była jedna tabliczka gdzieś, właśnie tutaj. Tak. I jeszcze jedna jest. Właśnie jedna jest, jeszcze jest tutaj przy tych typach. Mam strzały, nie? Ile mam strzał? 29, okej, to wystarczy spokojnie. Może nawet ognistymi będziemy atakować w sumie? Czemu nie? Będzie. Ich podpalę, będzie troszeczkę szybciej. Te strzały potem i tak mi się już nie przydadzą. Dzięki Szywana Gang, przyda się. A może się nie przyda, może pamiętam wszystko, ale jak nie pamiętam, no to będę miał przynajmniej gdzie zaglądać, więc dzięki. Gęka na Shivanie, no chyba taka jest geneza tego właśnie niku, ale to już musi się osoba zainteresowana wypowiedzieć. Kamienna tabliczka. I teraz tak, mówiłem coś o RNG kamiennych tabliczek, prawda? Natomiast RNG kamiennych tabliczek to tylko jeden element układanki RNG w tym speedrunie. Drugim elementem są stałe skrzynie. Ze stałej skrzyni jest losowa szansa, że wyleci mi przemiana w Krwiopijce po prostu, że wyleci mi mikstura przemiany w krwiopijce i koniecznie potrzebujemy takich mikstur, no tak dużo jak ich się da tylko fizycznie zdobyć w grze. Więc skrzynkę będziemy sobie otwierać tak długo, aż taka przemiana nam wyleci. W każdym razie, no. Miejmy nadzieję, że to nie zajmie nam całego streama. Powinien być reset, no już sobie RNG strasznie, nie? Już mamy kiepski czas bardzo. Teraz właśnie to na szczęście jest dozwolone po prostu zasadami.
właśnie tak zwany phishing po jakieś RNG elementy typu skrzynki właśnie czy tabliczki. Jest on dozwolony jak najbardziej. Ciekawsze od gry w kości, no to zdecydowanie, no ciekawsze od gry w kości w gilcach, no to w ogóle nie ma porównania kompletnie. Natomiast no szkoda, że nie wiem, nie ma jakichś innych zasad. Czemu nie ma jakiegoś może, nie wiem, jakiegoś moda dla speedrunnerów, że te potki zawsze tutaj są po prostu w tych skrzynkach albo coś takiego. Nie wiem, ale to jest troszeczkę denerwujące. No i teoretycznie ktoś może pobić mój rekord jakby w speedrunie, bo otworzę skrzynię i za pierwszym mu wyleci to, co potrzebuję. A ja muszę otwierać skrzynię 15 razy, bo mi nie wylatuje. Jest to troszeczkę głupie, no ale to już też szczerze po części wina samej gry Gothic 3, że to wszystko jest takie losowe tutaj. A naprawdę ma to duże znaczenie, zwłaszcza, że to jest no hit i tutaj potrzebujemy tych miksów zdecydowanie. No to no prawda, że od szczęścia też w jakimś tam stopniu jest zależny speedrun, no niestety. Ale przynajmniej, o właśnie, patrzcie, mamy taką miksturę. Właśnie taką miksturę chcieliśmy zdobyć, więc reszta nas nie interesuje. I tak, jeszcze sobie tego tu zabijemy zaraz. Jest niestety, nie jest jakiś element szczęścia, ale właśnie przynajmniej jakby dozwolone jest też takie fiszowanie, no bo gdyby niedozwolone było kompletnie wczytywanie gry, no to ja bym w tym momencie musiał dosłownie, co, zacząć od nowa, bo bym nie dostał mikstury, bym stracił pół godziny życia, więc przynajmniej jakby twórcy kategorii przemyśleli, że coś takiego możesz sobie zrobić i wczytać gierkę. I tak, tutaj powinien być kluczyk. Złamany. Dokładnie tak, dobrze pamiętam. I chyba to jest wszystko, jeżeli chodzi o tabliczki z tej lokacji. Te takie prostsze przynajmniej. Idziemy do Mora Sul teraz. Kalkulowanie, tak, idziemy do Mora Sul teraz. Tylko idziemy się przespać jeszcze. Właśnie moglibyśmy po kulkę się przejść jeszcze, nie? Możemy się po kulkę może ognia jeszcze przejść, bo będziemy mieli na to podstawę wiedzy. Patrzcie, jaka wiedza teraz będzie. Pek, 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 pek. Mamy już 75 podstawy wiedzy. Nie wydając jeszcze ani jednego PN-u w nic. Tak to działa, możemy się przejść jeszcze tutaj właśnie na szybko. Bo kulka ognia nawet bez regeneracji many. Kulka ognia już nam pozwala czyścić chociaż jakieś podstawowe tam typy mobów i tak dalej. Już troszeczkę jest łatwiej wtedy. Kulka ognia, dziękuję. Tak, to ląduje tutaj. To w sumie ląduje tak i tu lądują potki. Okay. Lecimy do Mora Sul. Też mamy właśnie niestety kawałek w tamtą stronę, więc znowu mamy chwilkę, żeby sobie pogadać o sprawach ważnych i mniej ważnych. Niestety trochę biegania jest na tym speedrunie, ale no, listening, no było przez chwilę właśnie piękne listening, a teraz mamy taką po prostu pustynną muzykę. No, nie oferuje aż tak dużo walorów estetycznych, jak przed chwilą Vista Point. Też bardzo ważnym elementem speedrunu, ale to dopiero za chwilę, chociaż już mogłem się tego chyba nauczyć, no właśnie. Bardzo ważnym elementem speedrunu będzie spell przemiany w zwierzę. Będziemy się przemieniać w krwiopijce. I krwiopijce, w ogóle krwiopijca ma taki fajny efekt, może nie wszyscy też z was to wiedzą. Że krwiopijce nie atakuje dosłownie nic na przemianie w krwiopijce, czy to ze spela, czy to z mikstury. Możemy sobie wbiec do miasta, obok jakichś ludzi, obok jakichś zwierząt, nic nas dosłownie nie atakuje. Więc będziemy to bardzo mocno abuzować i po prostu wbiegać sobie we wszystkie możliwe miejsca. Szybciej po prostu, szybciej, lepiej, bezpieczniej. To jest na pewno też jakby ważny element. Tak, odkup ode mnie te łuki. A dziękuję. Mamy dużo pieniędzy. Pieniędzy nam raczej wystarczy jakby na wszystko, co nam jest potrzebne. I lecimy fiszować znowu po tabliczki u handlarzy. A potem idziemy do ruin i potem z ruin idziemy już powrotem do... po prostu do Myrtany właśnie, do Myrtany. Zapomniałem słowa przez chwilę. To tak, nie wiem, czy taki zwykły kupiec może w ogóle mieć tabliczki, ale zawsze sprawdzam tak dla pewności. Natomiast tak jak mówiłem na początku, że ich się nie da jakby save loadować, tak jak imiennych handlarzy. Natomiast takich właśnie się da save loadować, więc pokaż mi swoje towary. Jest tabliczka, więc ok. Więcej chyba nie chcemy, dobra. Jedna tabliczka jakby mi wystarczy, chcę co najmniej jedną od kupca, no ale wiadomo, że jak wypadną mi trzy, no to będę też znacznie bardziej szczęśliwy wtedy. No właśnie, tutaj nie ma akurat żadnej. My zaraz musimy się przejść, jeszcze nauczyć szybkiej nauki i właśnie tego spela już się musimy nauczyć też.
O, dwie, super, elegancko, pięknie. To mi się bardzo podoba. Możemy właśnie teraz chyba, czy jeszcze coś tutaj jest w mieście? W mieście chyba nie ma nic więcej. Idziemy się nauczyć spela, idziemy się nauczyć szybkiej nauki. Potem lecimy do ruin Morasul. I tak, ścieżka natury, przemiana. My troszeczkę dopakować punktów, ale punkty i tak będziemy wydawać w podstawową wiedzę, więc to nie szkodzi. I teraz tak, nauczyć czegoś podstawowej wiedzy, chcę się szybciej uczyć, dziękuję. Ten skill się zwróci bardzo szybko, bo dużo expa się dostaje. No i już trochę może zrąbałem, że tylko aż tak nie zmaksymalizowałem tych dodatkowych PN-ów. Albo może jakieś gadanie o questach i tak dalej zostawić właśnie na... po prostu na... czas po nauce tego skilla, ale... to już jest tak niewielka optymalizacja, że to nie powinno mieć większego znaczenia. Lecimy po prostu do ruin. Za tę chwilkę może potrwać, ale... nic na to nie poradzę niestety. Chcemy oczywiście ominąć wszystkie moby, które są w okolicy po drodze. Chcemy dostać jak najbezpieczniej. Tak, najbliższy krwiopijca jest jakby do Morasul jest w oazie, która no jest kawałek stąd, ale będziemy też tam nieraz wędrować właśnie, żeby tego krwiopijcę sobie jakby nacelować i się w niego przemienić. Ale tutaj same jakby świątynie nie powinny być z tym kłopotu. Oto jesteśmy przy świątyni, która tak się składa, że ma... ta świątynia jest tak zbudowana, że można do niej wejść bez kluczy, więc też twórcy po raz kolejny przemyśleli w ogóle, że komuś może się na przykład nie chcieć tych kluczy zbierać. I tak, jedna tabliczka była gdzieś tutaj. Ale nie pamiętam dokładnie gdzie. O, chyba tutaj. Tak, już ją widzę. Tu jest tabliczka. Jedna tabliczka jest jeszcze tutaj. Chyba w tym miejscu. No, chyba takim korytarzykiem się schodziło. Ale tak, dokładnie tutaj. Cieszę się, że pamiętam po tylu miesiącach jeszcze takie rzeczy. Podzielił się na dwie części. Ci, którzy podążyli za Innosem, wznieśli wspaniałe świątynie. Teraz też ładna muzyka, taka epicka, imersyjna. A Beruo zostało symbolem. Taka ogólnie muzyka w Gothic 3, nie? Może poza combat muzyką naprawdę jest 10 na 10. Pięknie zrobione. No, combat muzyka mogła być troszeczkę inna, mogła być troszkę mniej inwazyjna, o tak bym powiedział, ta muzyka. Że nikt by się nie obraził. Teraz tak, idziemy w tamtą stronę. Jedna tabliczka była przy cieniostworze na pewno. Cieniostwory były chyba gdzieś tutaj. O, tutaj chyba. Tak, jest tam tabliczka, okej. Okay. Tak, dziękuję. I jedna była tutaj przy stercie. Tak, dokładnie, pyk, dziękuję. I lecimy w tamtą stronę. Tutaj już chyba nic nie było. My jeszcze tam. I tam będzie jeszcze jeden handlarz do safe skamowania, który nam sprzeda tabliczkę. I jedna tabliczka, z tego co pamiętam, była pod takim świecącym kryształem, przy takim zawalonym filarze. Nigdy nie pamiętam jakby dokładnie właśnie w którym to jest miejscu. Ale pamiętam mniej więcej jak wyglądało to miejsce, więc może sobie je znajdziemy jakoś zaraz. Panie tutaj. Ten chłop... aha, chłop jest tutaj, no właśnie, chłop jest tutaj. Wypuszczony w telewizorach na siłce, co? Co ty gadasz? Jak jest... nie rozumiem chyba twojej wiadomości. Jak to na telewizorach na siłce? Chyba bez mojej chyba zgody, że tak powiem. O, dwie tabliczki, ale potężny roll. Teraz chyba gdzieś... tutaj? O, tutaj, dobra, znaleźliśmy, super. I teraz od tej strony się szło chyba na północ. Ja, żeby mi się nie pomyliło teraz coś. Była taka dziura z zębaczami, pamiętam. I tam przy zębaczach była jedna tabliczka. O, chyba tutaj, chyba tędy, chyba tu. O tak, tutaj, dobra, tutaj znaleźliśmy. Super, super. A? To chyba wszystko.
A z telefonu sobie na Bluetoothie puściłeś, no to. To przynajmniej masz na dużym ekranie, nie? Można powiedzieć tutaj o zrywkę. No, miło, miło. Miło mi z tego powodu. Tak, z Aldei chyba będzie najszybciej. Teraz tak, Montero, to jest pierwszy cel. Po montażu naszym celem jest Gelden, Trellis. A potem chyba Goto. Jeżeli nie dobijemy nawet 250 podstawowej wiedzy do tego etapu, no to tak już idziemy sobie Goto czyścić. Mamy mikstorki many, więc to powinno, że tak powiem, spokojnie wystarczyć. Teraz tak, najbezpieczniejszy krwiopijca tutaj w tej okolicy jest przy latarni Jacka. Natomiast jest jeszcze jeden krwiopijca, znaczy są nawet więcej niż jeden, jest kilku krwiopijców, jak się idzie w stronę Redok. Ale tam jest tak dużo przeciwników, jakichś dzików, jakichś wojadów i tak dalej, że nie chcę tego ryzykować. Po prostu idziemy tutaj, pyk. Mamy krwiopijcę. Tak jak mówiłem, krwiopijcy nie atakuje w tej grze nic, dosłownie nic. Nawet przeciwnicy, którzy normalnie są agresywnie nastawieni jakoś do nas, czy do zwierząt, czy do czegokolwiek. Typu po prostu ludzie. Albo jacyś orkowie, czy cokolwiek. Po prostu nas nie atakują. Możemy sobie przelecieć przez miasto, nie ma w ogóle żadnego problemu, nikt nas nie gania za to. Jakie moje ulubione miasto w G3? Zdecydowanie 100% jest to Isztar. Podoba mi się jakby i muzyka, i tak jakby w ogóle cała otoczka tego miasta, że ono jest takie, wiesz, odizolowane takie dla takich jakby elitarnych asasynów miasto. I oni tam uczą skilli, których się nie nauczysz nigdzie indziej po prostu w grze, tylko tam. Podoba mi się jakby cała taka właśnie imersja jakby tego miejsca. Wszystko, co jest z nim związane, i właśnie ma świetną muzykę. No i bardzo, bardzo po prostu fajne miasto, zdecydowanie jest to Isztar. Bo najbardziej mi się podoba. Natomiast no, najmniej mi się podobają miasta Nordmaur. Tak też mogę już wyprzedzić pytanie. No, Nordmaur jakoś tak nigdy nie potrafiłem się odnaleźć w tej krainie. I te miasta też jakoś tak średnio do mnie przemawiają, szczerze mówiąc. Natomiast właśnie ogólnie cała pustynia, a w szczególności Isztar, to są moje klimaty, o. Tak można powiedzieć. Tak, lecimy sobie tutaj. Ogólnie przemiana w krwiopijce ze spela ma ograniczony czas, więc chcemy dolecieć gdzieś mniej więcej tutaj. I przemienić się po raz kolejny w krwiopijce. Był chyba gdzieś w tych okolicach, właśnie tu jest krwiopijca, czyli tak, tu się odmieniamy, pyk. Poteczka i lecimy dalej, żeby się nie odmienić gdzieś przy jakichś przeciwnikach przypadkiem. Lago najlepsze, no Lago wiadomo, też ma swój piękny klimat. Ale w Lago mnie wkurzało to, że są takie questy, że trzeba biegać między Ben Erai a Lago cały czas po prostu. Tam eskortować jakichś ludzi i coś tam. To mnie jakoś tak zawsze odpychało, no ale no ogólnie praktycznie, no, praktycznie każde miasto pustyni, nie? Nawet Braga, nie? Że wychodzisz po prostu do Bragi zmytany. I taka muzyka cię wita, nie? Wita cię na pustyni, asasyn cię wita z wodą po prostu, nie? Nawet to mi się podobało. Cała pustynia jest spoko, ale właśnie w szczególności Isztar to jest moje ulubione miasto. Co? A nie na mnie, nie? Teraz tak, tutaj chcemy się odmienić. Tam są dziki i musimy podnieść szkatułkę dla tego kupca śmiesznego. Tak, pek. Ignahita oczywiście. Chyba więcej nie ma, chyba tylko ten jeden, nie? Dobra, szkatułka. Właśnie ten kupiec, on też nam sprzeda tabliczkę, co najmniej jedną. A miejmy nadzieję, że więcej. Miejmy nadzieję, że sprzeda nam, nie wiem, 3 tabliczki, 5 tabliczek, 8 tabliczek. Niech najlepiej nam sprzeda tyle tabliczek, żebyśmy mogli od razu pójść do Goty już, a nie musieli jeszcze zahaczać o Gelden i o Trellis. Tutaj znowu jest niestety, właśnie tu jest dosyć długi dialog niestety, ale znowu idea jest taka sama. Musimy zrobić save'a przed pogadaniem, no i przekazać całą sekwencję i dopiero wtedy zobaczyć, czy nam sprzeda, czy nie. No ma jedną, więc okej, okay. Potki to... tyle. Niech mu będzie, że jedna. Bierzemy oczywiście sobie teleport tutaj, ale z tej lokacji chyba więcej, że tak powiem, nie chcemy ogólnie. Co najwyżej chcemy się przespać do rana. To jest wszystko, co jeszcze chcemy z tej lokacji. I biegniemy w stronę właśnie Trellis i w stronę Gelden właśnie przede wszystkim. Ale Trellis też, wiadomo, Trellis tam też ma jakieś bonusiki. Teraz właśnie, już jakiś czas temu mieliśmy, no na poprzednich speedrunach po prostu, w skrócie mówiąc,
Mieliśmy problem znaleźć krwiopijcę w okolicy Monterey. Nie wiem, czy tu są jacyś krwiopijcy, tak w najbliższej okolicy. Więc musimy chyba kawałek jakby na piechotkę pobiec do Trellis. Tam zaraz przy Trellis, przy rzece, jakby tej obok Trellis są Chcesz krwiopijcy, ale stań tutaj czy są, używać to nie mam pojęcia. właśnie. Nie udało mi Zostań się ich stąd. znaleźć ostatnim razem, niestety. No bo znowu idea jest taka, że chcemy się zamienić w krwiopijce i po prostu na krwiopijcy sobie lecieć, oczywiście. Okej, dwa dziki. Spodziewałem się tego. Więcej chyba nie ma, nie? Nie, więcej chyba nie ma. Biegniemy sobie właśnie w stronę Trellis. To będzie zębacz jeszcze dokładnie. Tamten nas nie zobaczy, możemy przejść obok. Dalej. Ja mam many jeszcze 60, ok, idealnie tyle je potrzebuję. I tutaj już kawałek stąd powinni być krwiopijcy. Zając, to zając nie jest krwiopijcą. O, tu jest krwiopijca, no właśnie. Tak. Damy i lecimy sobie. To jest, szczerze, to jest totalnie OP, ale to jest strasznie przyjemne, że tego krwiopijcy nic nie atakuje, tylko tylko trójce. Naprawdę to jest takie po prostu piękne ułatwienie nam twórcy tutaj. No chyba twórcy nie przemyśleli, po prostu tak obstawiam. Natomiast no jest to Zobaczymy, co się całe bardzo stanie. ułatwienie, tak czy siak. Możemy sobie wbiec po prostu gdzie chcemy i nikt nas nie Przemówił do atakuje. zniszczenia. Nawet właśnie ci agresywni Znieście dla NPC-ci. mnie portal, Nie aby wiem, potem mógł orkowie w odwiedzić kopalni, na miejsce przykład w Kanie zniszczenia Młota, też nas nie będą przez całą atakować. wieczność. Więc to I nam jego naprawdę słudzy całego spadną rana pod wykreuje, ciężar można powiedzieć. wszystko Ta wiedza plus 5. Ten kupiec jak najbardziej też może nam sprzedać, oczywiście. Chociaż też jest asasynem z pustyni. Właśnie większość tych kupców takich to jest. Oni są po prostu asasynami, szczerze mówiąc, właśnie. Większość właśnie z tych kupców to są asasyni po prostu z pustyni, sprzedają jakieś tam artefakty, towary. Właśnie jakieś pierścionki i tak dalej. No i mogą mieć też przy okazji tabliczki. Aczkolwiek może to chwilę znowu potrwać, niestety. Ale jakby tak dwie mu wylosowało, no to bym był już totalnie szczęśliwy, no. Mu losuje 0, niestety. Chciałbym podkreślić, że w Gelden będzie 5 kupców, którzy nam będą sprzedawać tabliczki. Więc w Gelden naprawdę może. Jak się. O, dwie, no właśnie, i to mi się podoba. Gelden, jak siądzie po prostu tak zwany Hyrule, jak po prostu wejdziemy na Mucze Majane za 20 zł i siądzie bonus, no to mamy praktycznie już skończonego rana, można powiedzieć. Dzień. Hop, Nic tu nie ma. mamy teleporcik. Teraz tak, nie przespałem się jeszcze, pójdźmy się przespać, szkoda mikstur many. Więc straciłem właśnie jakieś 15 sekund idąc tam i z powrotem. A tu nawet nie ma łóżko, to straciłem 25 sekund, bo nie ma tu łóżko. Mieć jeszcze w Rano inne miejsce. wszystko wygląda inaczej. To jest łóżko, nie? No właśnie. Panie, w cudzym łóżku nie powiodło się. Rano wszystko wygląda Ograniczona ilość? inaczej. Nie, nie jest ograniczona. W sensie, no. Czy w sensie, że one są jednorazowo, jeżeli o to ci chodzi, to on tylko raz je sprzedaje, tak jakby tylko raz możesz w taki sposób je przeabuzować i je dostać. Natomiast, no, jest bardzo wielu kupców, którzy mogą je mieć w ekwipunku, więc tak w skali całej gry, no to jesteś w stanie naprawdę wbić mega dużo tej podstawowej wiedzy w taki sposób. Ale każdy kup jest tylko raz. Więc, no, nie możesz tak jakby kontynuować po kupieniu tych tabliczek. Właśnie idea jest taka, że oni po prostu mają losowe towary. Za każdym razem jakby losowo generowane, no nie? Przy każdym jakby otwarciu dialogu. Tylko musisz zapisać przed w ogóle pierwszym pogadaniem z NPC. I wtedy da się przegadać dialogi i wtedy jest szansa, że ta tabliczka się pojawi po prostu. Albo właśnie kilka tabliczek, więcej niż jedno. 25? Nie, czegoś takiego nie ma kompletnie, nie? Możesz, jakbyś chciał jeszcze bardziej jakby to przeabizować, to mógłbyś dalej wczytywać i na przykład dopiero kupić, jak będzie miał na przykład 3 tabliczki zamiast dwóch, nie? Z każdego kupca, no i wtedy masz no 250 podstawowej wiedzy bez wydawania żadnych PN-ów w ogóle, nie? Ale nie ma takiego jakby odgórnego ograniczenia, nie. Jestem. Rybakiem? Czasami, przynajmniej właśnie ta gra się całkiem szybko wczytuje z tym patchem na polepszone wczytywanie.
klimat właśnie czasami niestety jest to troszeczkę denerwujące. Jak długie dialogi trzeba pogadać z niektórymi z tych NPC-tów, na przykład z tym NPC-tem. On też może sprzedawać tabliczki. Jesteś i on ma rybakiem? Po prostu calutki dialog po prostu, że nabija się ze mnie, jest alchemikiem i tak dalej. I dopiero teraz możemy kupić, ale ma dwie tabliczki znowu. Mamy jakiegoś niesamowitego farta, powiem wam, strasznie dużo tych tabliczek tu się siada na tym podejściu. Mega dobrze to wygląda. Nie, jak widać, każdy ma z osobna te tabliczki, u każdego te tabliczki da się wczytywać wystarczający. Jakiego moda, co jeszcze? Aha, bo pewnie masz punkty i pytasz, co bym chciał zagrać. Znaczy, jeżeli masz coś, co byś chciał zobaczyć, no to po prostu na to sobie możesz odebrać. Ja na ten moment, oczywiście mam kilka pomysłów, ale te pomysły chcę zrealizować dopiero za jakiś czas ogólnie. Jak już skończymy tam z New Balance'em, skończymy z gilcami powiedzmy, no to wtedy będą jakieś na pewno inne modyfikacje ogrywane. Więc właśnie mam kilka już takich pomysłów, właśnie takich bardziej fabularnych głównie, szczerze mówiąc, takich bardziej fabularnych modów. Plus Jaup oczywiście. Jaup też jest oczywiście w planach za jakiś czas. I mamy jeszcze w planach coś takiego, ale to może za tydzień sobie jakoś w weekend zrobimy. Już o tym ostatnią siostrę, no właśnie. Może, kto wie. Za tydzień może sobie zrobimy coś takiego, mam w planach, żeby zrobić jeden taki dzień, jeden stream. I tak zwany po prostu dzień gówno modów do Gothica. I oczywiście nie twierdzę, że wszystkie te mody od razu będą jakieś naprawdę po prostu gówniane dosłownie. Natomiast planuję sobie zrobić jeden stream i pograć takie bardzo dziwne, specyficzne, albo po prostu słabe mody. I zagrać po prostu kilka takich modów, już mam listę, znalazłem 8 takich naprawdę bardzo dziwnych modyfikacji do gry Gothic i Gothic 2. I właśnie myślę, że zrobimy sobie jeden taki stream i sobie zagramy po prostu w kilka takich naprawdę dziwnych po prostu modów w ciągu jednego streama. Może właśnie za tydzień sobie to zrobimy. Jakoś weekend, właśnie sobota, niedziela, coś w tych okolicy. Natomiast właśnie ostatnio wszedłem na Wikipedię. Nie ma tabliczek cały czas, holy shit. Chodzi się listą? Właśnie wiesz co, listą, no zobaczyłem ją na streamie po prostu. Jeszcze, że tak powiem, sobie ją... Pierwsze trochę tą listę, ale wszedłem ostatnio na Wikipedię gotikową. No i na Wikipedii gotikowej w skrócie znalazłem tak dużo dziwnych modów, nawet o części tych modów w ogóle nigdy wcześniej nie słyszałem nawet. Znalazłem takie mody, że po prostu szczena mi opadła co do niektórych z nich, więc naprawdę chcę w nie zagrać. Ustawka, no to już jest spoiler, no ustawka, no to jest... Ale ustawkę znałem akurat, ale no ustawka też jest na liście, tak. To jeden z ośmiu... Jeden z ośmiu modów już znacie w takim razie. Bo mówicie ustawkę. No ale to teraz powodzenia odgadnąć pozostałe 7 jeszcze. Ale no ustawkę akurat znałem już wcześniej, więc to nie jest dla mnie nic nowego. Okej, tylko jedna, ale i tak mamy dużo tych tabliczek, więc spoko. I jeszcze ten handlarz niewolników jest taki, że on też po prostu też może sprzedawać tabliczki, więc pyk. Amil, właśnie. Handlujesz? Jesteś handlarzem? Trzy tabliczki, no czyli teraz już wiemy, że jest to jak najbardziej fizycznie możliwe. Hej ty, co się tak skradasz? I mamy prawie regenmany, prawie, jesteśmy tak blisko. I to jest chyba wszystko stąd. Chyba to jest wszystko stąd. Chyba lecimy do Goty w takim razie. Cóż, to mamy problem. Dobrze ci radzę. Tak. Magiczni wojownicy nic nie mówi ta nazwa akurat, nie. Elf moda widziałem, ale nie mam go na liście akurat, nie. To akurat nie jest na liście, ale może w to też zagramy, bo jakby wiem, o co tam chodzi mniej więcej. Ale to akurat nie jest na liście. Siema Kawiak, z czemu zabić takie tanie gam bez alternatywnego balansu? No gam na najprostszym możliwym poziomie jaki jest, no bo mimo wszystko to jest speedrun, więc tutaj gam bez tych dodatkowych utrudnień i tak dalej. No i te tabliczki no są troszeczkę tanie, trzeba przyznać. Ale też ile ja ich dostałem, no to jestem dumny z tej ilości zdecydowanie. Nie wymienię wszystkich po kolei modów z Wikipedii, bo nie rób tego, nie. Ale już myślę właśnie, że za tydzień się przekonamy spokojnie. Myślę, że właśnie tak jakoś sobota, niedziela, za tydzień sobie coś takiego zrobimy. Myślę, że to będzie śmieszne po prostu, szczerze mówiąc, zrobić takiego streama, więc mam to w planach jak najbardziej. Kiedy? No to zobaczymy z czasem jeszcze dokładnie. Tak, tu są dziki.
Aha. A, zabite, możemy lecieć do Goty. Teraz już bezpiecznie w 100%. Jeszcze właśnie bez regeneracji many jeszcze nie będzie aż tak przyjemnie, ale zabijemy sobie demona w Gocie po prostu miksturkami many, tak szczerze. No i potem już będziemy mieli tą regenerację many, będziemy mieli deszcz ognia, więc już mamy 54 minutę speedrun, my zaczynamy robić artefakty, więc myślę, że czas mamy naprawdę wyśmienity teraz, szczerze mówiąc. Że dobrze nam idzie. Teraz tak, tylko nie ma tu łóżka, nie, dobra, to musimy się tak po prostu zrobić. W kilcynowym patchu FIFA? Ale że ty będziesz grał w kilcynowym patchu, czy jak? Ja niestety nie będę grał na nowym patchu. Moje save'y nie byłyby kompatybilne z tym nowym patchem niestety, więc ja gram na tej wersji, na której jakby zacząłem po prostu gierkę. Ja w sobotę? What? Ja w sobotę kilc na nowym patchu? No? Coś takiego powiedziałem, czy jak? Nawet nie pamiętam, kompletnie nie kojarzę. Właśnie takie what? To jest dobra reakcja. A? Chyba troszeczkę tutaj ostrożnie zrobić. No ja najchętniej właśnie, ja bym szczerze, no wiadomo, że drugie podejście, nie? Whatever. Nie wiem właśnie, o co chodzi. Znaczy ja w ogóle, jeżeli chodzi o gilcy, to ja wczoraj przetłumaczyłem właśnie wersję nową, nowy patch, po prostu przetłumaczyłem na język polski. Googlem oczywiście, żeby nie było, ale jak ktoś chce, jak ktoś planuje po prostu zagrać na nowym patchu, no to, znaczy zagrać w gilcy w ogóle, no to teraz jest najlepszy moment na to, no bo właśnie mamy nowy patch po prostu wydany. Po prostu idealny moment na coś takiego. Panie. W każdym razie, no niestety ja gram na starym patchu, bo mi save'y nie będą kompatybilne z tym nowym, niestety. Nie będziemy oczywiście zaczynać od nowa. A, tu jeden szkielet jest tutaj, pamiętam jak mi wyskoczył kiedyś, jeden szkielet jest tutaj na górze, tylko ja nie wiem jak mam sprawić, żeby on mi tutaj zszedł na dół. Może sam jakoś zejdzie? O, idzie, dobra, idzie, zajebiście. Chodź. Ten poziom, no właśnie, to już prawie mamy regenerację many. Teraz zobaczycie demon z Goty, jak wygląda na poziomie łatwym, to jest dopiero coś pięknego. Tutaj nie ma nic więcej, tu jest oczywiście stara skrzynia, więc wszyscy wiemy, co się teraz dzieje. Złamany. Potrzebujemy kolejną miksturę. W idealnym świecie potrzebujemy 4 mikstury przemiany w krwiopijce. Ale no jak będziemy mieli 3 albo nawet jeszcze mniej, no to jakoś sobie poradzimy, ale no najlepiej jest mieć 4 zdecydowanie. Złamany. Nie ma jeszcze? No to wczytujemy dalej po prostu, do skutku. Lecimy do skutku. Myślę, że czas jest niezły generalnie. Jak właśnie nawet nie minęła godzina, a my mamy podstawową wiedzę. No praktycznie mamy na regenerację many i deszcz ognia. I już jesteśmy w Gocie. Wydaje mi się, że czas jest niezły, ale no, po części przez to, że nie mam splitów, szczerze właśnie. Może powinien był sobie zrobić splity jakieś właśnie z fazą farmienia, z fazą Goty i tak dalej, żeby mieć jakiekolwiek porównanie, no bo teraz to nie wiem jakby, o ile jesteśmy szybsi realnie. Ale po prostu czuję, że troszkę jesteśmy. Natomiast no, ta skrzynia może zaraz sprawić, że przewaga zniknie w ciągu bardzo szybkiego czasu. Kiedyś wejdzie spokojnie, za którym razem się musi udać. Aha, what? Piękne emotki, nie? Musicie przyznać, że emotki tutaj są wysokiej jakości na tym streamie dodane. Staramy się dodawać cały czas nowe jakieś trendy i tak dalej. Nie ma taniec? Jak podejrzesz linka, no to mogę dodać później, no ale to po speedrunie. Chyba, że Fanti jest na czasie, to może on doda teraz. Na razie co najchętniej chciałbym dodać miksturę zamiany w krwiopijce do mojego ekwipunku. Złamany.
Nie ma dalej, wow. Nie wiem, ile już razy otworzyliśmy. Nie liczę w sumie tego, ale... No już chwilkę tutaj stoimy. Przynajmniej taka się właśnie tak szybko wczytuje, że to nie tracimy aż całej wieczności na czymś takim. Cieszę się, że ten patch powstał. Do Gotika to Wiki, naprawdę dziękujemy Czudakowi za przyspieszenie mojego komputera przede wszystkim. Dzięki za followka Blaszkiem, witam serdecznie z tym, siemaneczko. Dzięki za obserwację kanału, witam na Gotik 3 no hit, no damage. I Teonik. Próbujemy zdobyć miksturę przemiany w krwiopijce z tej starej skrzyni, ale póki co troszkę nam nie wychodzi. No i godzina została już przebita, więc... Dobra, wreszcie się udało tą miksturę zdobyć. Idziemy dalej. Tu już chyba nie ma nic, nie? Za mną chyba nie ma nic. Okej, chodźcie, chodźcie. Demon już nawet idzie, widzę. Poteczka. Tam demon, czy są szkielety? A, jest szkielet obok niego. Demon pada na... No prawie na trzy kulki by padł, ale many mi troszkę zabrakło niestety. Ale demon by padł na trzy kulki, więc też bardzo widać, że potężny po prostu przeciwnik. Potężny po prostu final boss tej lokacji. Czyli tak, to mamy załatwione. Wiemy się nauczyć regeneracji many, tak? Chwila. Tak, okej. Okay. I deszczu ognia. Mamy chyba wystarczająco na wszystko. Ja mu nie dziękuję za jałupa. No za jałupa i za... Tak naprawdę za to, jak on w ogóle się, jakkolwiek, że tak powiem, zachowuje ogólnie. Na jakichś Discordach, na editach i tak dalej, na World of Gothic. Natomiast no, trzeba mu zawdzięczyć, że faktycznie jego patch do Gothica 3, no, działa cuda po prostu, więc... To mu wyszło akurat, zdecydowanie. Właśnie teraz tak, zobaczymy kolejną śmieszną po prostu imersyjną mechanikę. Deszcz ognia w tej grze nie jest spellem, który wymaga wyboru ścieżki boga. Po prostu uczymy się deszczu ognia teraz na tym etapie gry. Praktycznie na początku gry mamy deszcz ognia, możemy sobie postrzelać. Jest to coś niesamowitego. I teraz tak, czyli to mamy załatwione. Czyli teraz de facto idziemy już na pustynię. Którą świątynię najpierw? Morasul może najpierw sobie zrobimy, nie? To już w sumie nie ma znaczenia w jakiej kolejności. Mogę sobie manę jeszcze dopakować peny, ale dobra, mniejsze. Dopakujemy sobie później. Będzie Morasul najpierw. Żeby mieć deszcz, właśnie deszcz, te pozostałe spele Inosa i te spele też w innych ścieżkach, jakieś tam, nie wiem, przyzwanie pioruna na przykład od Beliara, no to one wymagają właśnie wybrania ścieżki, ale deszcz z jakiegoś powodu nie wymaga tej ścieżki właśnie. I to jest też całkiem kluczowy punkt speedrunu. Deszcz nam jest, no, bardzo koniecznie potrzebny, szczerze mówiąc. Deszcz nam jest potrzebny, żeby zabijać przeciwników przez ściany, w skrócie mówiąc, o, tak bym powiedział. Zanim w ogóle na przykład wejdziemy do świątyni, no to będziemy chcieli ten deszcz rzucić, żeby pozabijać jak najwięcej mobów. Bo jak już wejdziemy, no to zostaniemy zaatakowani ze wszystkich stron i po prostu dostaniemy hita, prędzej czy później. No deszcz ognia jest naprawdę kluczowym elementem tego rana. A wystarczy tylko, no chyba nawet 200 podstawowej wiedzy kosztuje, więc to nawet nie jest aż taki absurdalny koszt. A wiem gdzie nie byłem, ja mogłem 10 podstawowej wiedzy cały ten czas jeszcze mieć. Fuck, ja nie byłem przecież u tego maga, u Meldariona nie byłem. W przeładzie. Mogłem to mieć jeszcze szybciej, ale no dobra, no teraz już mi to nie jest potrzebne. Tu jest jeszcze w okolicy niedaleko jest jaskinia z magiem, która daje sfatygowaną kamienną tabliczkę na plus 10. Kompletnie o tym zapomniałem, szczerze mówiąc, ale skoro mamy i deszcz, i regenerację, no to już nie jest mi to potrzebne. Tak, lecimy do świątyni. Właśnie tutaj twórcy też przemyśleli na szczęście, właśnie tak jak mówiłem już wcześniej, że komuś może się nie chcieć po prostu zbierać kluczy do tej świątyni, więc twórcy tak ułożyli teren, że można do świątyni wejść po prostu od góry górką. Nie trzeba jakby nic właśnie zbierać. Bardzo pyk. Pyk. I pyk. Ops, chwila, nie tak. O. I teraz tak, pyk, odmieniamy się tutaj. W przedsionku stoją cztery szkielety, które zabijamy z dystansu. Czekajmy chwilkę na manę jeszcze. Okej. I lecimy tak, dobra, lecimy do Al-Shadim jeszcze, powiedzmy, nauczyć tej many. Teraz jak jeszcze wbiliśmy level, no to powiedzmy, że to się opłaci. Daj mi magiczną moc.
Bardzo ładnie. Tutaj jest bardzo, bardzo jakby duży przelicznik, ile many się dostaje za 1 PN, więc spoko. I lecimy jeszcze raz tą samą ścieżką, co przed chwilą dosłownie. Tylko jest, dobra, jeszcze jest dzień, okej. Jeszcze nie tracę staminy aż tak bardzo. Lecimy jeszcze raz do oazy po krwiopijce. I na krwiopijce lecimy jeszcze raz do tej świątyni i teraz już spadamy na sam dół i wchodzimy do świątyni. Po wyczyszczeniu tych czterech szkieletów, które tam były w tej pierwszej jakby, w tym pierwszym pomieszczeniu po prostu w świątyni. Tylko, że ta oaza jest tak daleko, tyle trzeba biegać do niej. No i tak jest to duże ułatwienie, że w ogóle są jacykolwiek krwiopijcy tutaj w okolicy. No i ogólnie tak, no świątynie to jest też chyba najbardziej taki ryzykowny etap speedrunu Gothic 3 No Hit. Ponieważ tam są, nie że jest wiadomo, masa szkieletów z łukami, bez łuków i tak dalej. Są przede wszystkim nieumali kapłani, którzy no mają magię po prostu, taką, która też sama jakby namierza też często w nas. No i oni się leczą ogólnie na low HP, więc ich czasami jest problem w ogóle zabić. Bo na przykład po prostu obijemy ich lekko deszczem i oni zaczynają się leczyć i znowu mają całe HP i znowu musimy jakby się męczyć z nimi. No to jest trochę takie straszne po prostu można powiedzieć, ale mam na to metody i zaraz spróbujemy te metody sobie odkryć, poznać i badać. Ostatnim razem się udało dokładnie tak, więc liczę, że teraz będzie podobnie. No spokojnie i lecimy. Tak. Hop. Hop. Mumia na hita, mumia nie na hita niestety. Szkoda. No w sumie mumia nawet blisko nie było, żeby były na hita, ale spoko. Teraz tak właśnie, zaraz pewnie przydałoby się deszcz rzucić, nie? Tak będzie najbezpieczniej, jakbyśmy stanęli tutaj. Wypij potkę sobie niepotrzebnie, piłem tą potkę, jak już miałem full manę. I rzucamy tutaj deszcze, pek. Pek. I liczymy, że coś zginie przez ścianę. Teraz wypiję potkę jeszcze raz. Nic mnie nie goni, nie? Jeszcze chyba nic mnie nie goni. O, teraz wyszedł szkielet, no właśnie. I on dostał deszczem i on zginął od deszczu, no właśnie. Takie jest zastosowanie deszczu ognia w tej grze. Przeciwnicy jakby za ścianek ginęli, zanim w ogóle wejdą w linię wzroku naszej postaci. A, tu jest... O kurde, tu jest szkielet cały ten czas. Monka S. No, to chyba trzeba wejść głębiej już teraz. No tak, też. Oho, idzie coś, mumia. Mumie przynajmniej są wolne, więc mumie nie są aż takim dużym zagrożeniem. Chyba szkielety z łukami są najgorsze. No i oczywiście ci kapłani są najgorsi też zdecydowanie. Teraz tak, teraz nawet nie mam kombat muzyki, więc... Przyszliśmy chyba z walki aktualnie. Teraz jesteśmy chyba w walce znowu. Boję się tam podejść. Deszczem ognia? Co takiego w sensie? To, że on tak jakby losowo zadaje obrażenia, czy? O co dokładnie pytasz? Bo jeżeli chodzi ci o to, że przez ściany, no to community patch nic nie zmienia pod tym względem i to nadal jakby bije przez ściany. To jest bardzo istotny jakby element też naszej układanki. To w szczególności będzie widać w tej świątyni w Al-Shedim właśnie, jak to jest ważne, żeby bił przez ściany. A wysypanie drogi? Wiesz co, ja gram z community patchem. Więc możliwe, że to jest kwestia jakiegoś alternatywnego, nie wiem, balansu na przykład albo coś. Natomiast na pewno to nie jest kwestia samego patcha, bo ja tego patcha mam też wgranego, po prostu 1.75. Możliwe, że alternatywny balans trzeba mieć włączony albo jeszcze coś innego. Kiedy jest martwy kolejny. Tu już zaraz się powinni zacząć kapłani mniej więcej. O, szkielet leci. A? Mumia jest łatwa, pyk, pyk. Jeszcze jeden nie będzie.
Kolejna mumia, okej. Tu już jest kapłan, no właśnie, tu już jest kapłan. I na to już trzeba mega uważać, że tak powiem. No i co, trzeba liczyć, że on dostanie po prostu deszczem i zginie. I tak, kapłanów powinno być chyba trzech. Nie wiem, czy jakich zabiliśmy do tej pory, czy nie. Jeden chyba padł, dostaliśmy 400 expa. Mój spell się nie skastował, zawał mi manę, dzięki. Miła gra bardzo. Aczkolwiek... Nie słyszę combat muzyki. Weź się muzyka, żeby to byli wszyscy? Niemożliwe. Chyba, że oni padli wcześniej, ale... Bym to widział, nie? Mam, że to chyba byli wszyscy, ale chwila, rzućmy jeszcze jeden deszcz tutaj dla pewności. Nie powinno być trzech? Gdzie są pozostali dwaj? Był tylko jeden? What? Jak się chyba RNG nam wylosowało, że był tylko jeden. Nie wiem, o co chodzi. W każdym razie tu jest jeszcze stara skrzynia, musimy sobie ją pootwierać. No właśnie, musimy tutaj też przemianę sobie znaleźć. No i zaraz lecimy do Al-Shedim. No, Al-Shedim już trzeba klucze pozdobywać, więc tam będzie też troszkę więcej zamieszania. Zwłaszcza jest ten taki jeden klucz już mamy, znaczy dwa klucze już mamy de facto. Jeden klucz jest łatwy do zdobycia mega. A jeden klucz jest za całą armią nieumarłych, więc tam znowu jest potencjalnie szansa na jakieś obrażenia otrzymane albo coś. Tam już jest trochę bardziej ryzykowne to wszystko. Ale? Dziwiłem się, że tak szybko ta świątynia. Może oni padli wcześniej, jak właśnie tam stałem na górze i paliłem deszcze ognie. Tutaj mamy przemiankę. Al-Shedim, lecimy. Mam jakieś peny, nie? Mam 11 penów. Idziemy sobie władować to w manę. Teraz już prastara wiedza nam de facto nic nie daje więcej. Lepiej sobie po prostu max manę podbić i mieć troszeczkę jej więcej, rzucać troszkę więcej spelków. Ale już właśnie, musimy się przespać jeszcze do rana, bo to będzie mnie wkurzać. To już staminę się tak traci szybko. Lecimy do łóżka jeszcze. Tam jakieś pełzacza chyba, ale nie wiem, gdzie. Nie wiedziałem, że tam są jakiekolwiek pełzacze w ogóle, ale okej. Lecimy. Dziwne dźwięki, tajemnicze dźwięki, że tak powiem. Tajemnicze dźwięki z namiotu Saturace. To brzmi jak nazwa questu w gildcach dosłownie. Teraz musimy tak, musimy wrócić właściwie tam, gdzie byliśmy na początek. Znaczy na początku, obok tych ludzi, tam przy ognisku koczowników. Stamtąd pójść w stronę tam, gdzie są pełzacze. Gdzie dokładnie to jest, to nie wiem, ale zaraz sobie znajdziemy gdzieś tutaj. Chyba tędy. Chyba tam kawałek jeszcze dalej w sumie. Tak właśnie, oni siedzą tutaj, ok. Czyli musimy teraz iść tutaj w górę po schodkach. Tam chyba nic nas nie powinno atakować. Tutaj są pełzacze właśnie. Na pełzacze trzeba uważać oczywiście bardzo mocno. Pyk. Pyk. Ale jesteśmy w walce, więc chyba dalej coś mnie atakuje. Okej, muzyka w walce się skończyła. Pełzacze jeszcze tu powinno być więcej zdecydowanie. Właśnie nawet tutaj, jeden jest tutaj, totalnie. Fajnie jakbym je zobaczył, żebyśmy mogli go tak wyluować kawałeczek. Chyba mnie nie zobaczył niestety. Dobra, teraz mnie zobaczyły już na pewno. Chodźcie, pełzacze, chodźcie. Odpuściły. O, na hita właśnie, no na poziomie łatwym, no to tutaj naprawdę wszystko praktycznie pada na hita. Demon z Goty padł na 3 hity, nie? Na poziomie łatwym, więc... Nie był to zbyt wymagający przeciwnik też zdecydowanie. A to chyba były wszystkie.
Albo nie? I tak gdzieś jeszcze coś jest. A Gargulec mnie zobaczył, dobra, to nie był pełza, czyż? Gargulec też padł na hita, nie? Ach, piękny poziom, łatwy. Złamany. Złamany. Mamy kluczyk, super. I teraz najgorszy kluczyk tam pozostał tylko. Pasywny jest regen, no i tak, spele się całkiem nieźle skalują właśnie z podstawową wiedzą. To fakt, no ale też kwestia taka, że na poziomie łatwym, no te moby mają tak mało HP, że szczerze ja bym je z łuku nawet był w stanie zabijać całkiem szybko. Z tego podstawowego łuku, z którym zacząłem grę po prostu. I tak jak mówię, tutaj naprawdę mają bardzo mało zdrowia ci przeciwnicy bez, no, bez jakiegoś wyższego poziomu trudności po prostu. A! Właśnie. Trzeba uważać strasznie w tej lokacji. Z tego co widziałem kiedyś, te szkielety lubią wychodzić spod ziemi, jakkolwiek to nie brzmi. Miałem taką sytuację, kiedyś Karstix miał, że szkielet po prostu go zaskoczył, bo pod ziemi mu się po prostu wyrósł znikąd, że tak powiem. No to właśnie, jak go uważać. To jest właśnie bardzo niebezpiecznie, no. A? Musimy zagrać bezpiecznie i spokojnie. Wydaje mi się, że czas... A, właśnie. Wydaje mi się, że czas mamy naprawdę bardzo solidny. Kwestia tego nie strollować teraz jakoś po prostu głupio. Więc możemy spokojnie wykorzystać nawet więcej czasu, żeby po prostu w bezpieczniejszy sposób to wszystko zrobić. To zginie. Bo jeszcze jakiś zombie, nie? Aha, tu są zombie, widzę. Za mną chyba nie ma nic, okej, jesteśmy bezpieczni. Dobra, jeszcze jednego spelka bez i, okej, uciekamy po podkę. Pięknie tutaj podchodzą teraz, idealnie. Dobra, super, pięknie. Tak, tu jest wszystko tylko tak, właśnie szkielety są od tamtej strony jeszcze. Dostał, super, okej, tam musimy chyba podbiec właśnie od naokoło, tak jak żeby było bezpieczniej niż tutaj. Szkielety nie będą widzieć przez ścianę niestety. Takie podstawy, co trzeba zrobić? No na paczce modów pewnie musisz wybrać ścieżkę Inosa, nie? Czyli musisz jakby zdobyć artefakty, pogadać z Robarem i aktywować ten chram Inosa po prostu, nie? Jakby byłem od Robara. To wtedy jakby Inos ci da możliwość nauczenia się tych silniejszych speli. Natomiast ogólnie rzecz mówiąc, no to deszcz ognia jest bardzo też taki słaby w tej grze, szczerze mówiąc. W porównaniu do Gothica 2 na przykład, gdzie ten deszcz po prostu rzucasz i on aoe po prostu bije, one-shotuje. To widzę, ten deszcz naprawdę jest taki mech. Ten spell właśnie tak powiedziałbym, że dla speedrunnerów jest po prostu przygotowany w grze. Troszeczkę. Może nie aż tak, no ale wiecie o co chodzi. A super. Golem mnie nie widzi na razie, okej, golem jest w bezpiecznej odległości. Chyba wszystko z tej części, ale tam są jeszcze szkielety. No właśnie. Nie ma więcej? Nie no, był jeszcze chyba szkielet jakiś tutaj, nie? Oho, jest. Dobra, teraz chyba wszystko, teraz chyba możemy otwierać skrzynkę. Dobra, możemy otwierać skrzynkę, super. Złamany. Może nie wystarczy wytrychów, KW. Jak wybrałeś Beliara, no to już deszczu ognia nie będziesz miał, tylko będziesz miał teraz spele od Beliara po prostu. Nie będziesz miał te spele typu przyzwanie błyskawicy. No bo część czarów Beliara też jest zablokowana, dopóki nie wybierzesz ścieżki, więc... Tak samo po prostu będzie się spele, tylko inne. No właśnie przyzwanie błyskawicy i coś jeszcze, armię ciemności chyba też będziesz miał właśnie teraz jako ścieżka Beliara. A tutaj oczywiście robimy standard, tutaj musimy sobie powczytywać jeszcze chwilkę gierkę.
Jak nie zabijesz, tylko no tak jak mówię, no ten deszcz ognia to taki jest naprawdę średni w tej grze. A to już właśnie to przyzwanie błyskawica, bo nie meteor. No meteor też jest od Inosa, ale no te spele są znacznie mocniejsze. Deszcz ognia to tak po prostu, przez to, że on bije jakby losowe obrażenia w losowych miejscach po prostu, no to jest takie troszeczkę dziwne po prostu. Po prostu na speedrunie jak najbardziej polegamy na tym oczywiście. Ale no w porównaniu do Gothica 2, gdzie rzucasz deszcz i po prostu obszarowo wszyscy wokół ciebie dostają dużą ilość obrażeń, to tutaj ten deszcz zupełnie jest inny. Ale fajnie wygląda, to mi się podoba mi się jak wygląda deszcz ognia w tej grze na pewno. Chyba jest krwiopijca, nie zajęło to całej wieczności. Jestem dumny z tego powodu. Tak, mam 4 pozostałe klucze. Daj mi magiczną moc. Ile mam PN-ów? O kurde, ile leveli tu wpadło. No właśnie, w Gothicu 3 jest tak dużo expa w ogóle. Wiadomo, że mamy niski level, no ale to według mnie tylko bardziej jeszcze to potwierdza. Że my zrobimy takiego questa i dostajemy po prostu kilka leveli, nie? Za jakieś klucze. To jest niesamowite. Siema, Yowamushi. Tu na sensie, no mam nadzieję, że poprawiłeś New Balance, tak? Dokładnie taką wersję, no bo mam nadzieję, że nie jakąś starszą, no ale raczej myślę, że nie będziesz żałował właśnie, myślę, że powiem tak, jak się nie zniechęcisz szybko, no to ci się myślę spodoba i przejdziesz i być może nawet kilka razy będziesz grał, bo naprawdę jest po co tak jakby grać długokrotnie, no. Ta New Balance, okej, pasuje wszystko, dobrze. To życzę miłej zabawy. No i też jakbyś miał jakieś, nie wiem, pytania o gierce czy o czymkolwiek po prostu, no to możesz albo na Steamie pytać, albo na Discordzie możesz pytać. Jakbyś czegoś na przykład nie wiedział, albo coś potrzebował się po prostu pomocy, no to jak najbardziej zachęcam właśnie, żeby pytać po prostu, ale myślę, że ci się spodoba, bo moc naprawdę jest świetny po prostu, nie? Jest świetny, możesz się mocno w niego wciągnąć. No jeżeli nie zacząłeś gierki jeszcze, to polecam ustawienia standardowe sobie zostawić 100% wszystko, 10 PN, 10 HP. Jakoś nie bawić się specjalnie tymi procentami itd. Chyba się ścina. Wiesz co, może kwestia ustawień DX11. W gierce możesz kliknąć F11. Wyskoczy ci po prostu taki, wiesz, panel z ustawieniami DX11 i tam sobie możesz, nie wiem, trochę jakieś cienie zmniejszyć albo jakieś po prostu inne ustawienia. Może tego kwestia, po prostu może masz jakieś, nie wiem, za bardzo właśnie przesadzone te ustawienia, albo nie wiem, nielimitowane FPS-y, albo cokolwiek. Kwestia może tam sobie popatrzeć właśnie i pobawić się tymi ustawieniami. Mamy takie coś, ryzyko. Ogólnie tak, tu mamy trochę taką nieprzyjemną sytuację. My nie możemy w gierce podejść do tej bramy, która tu jest wydzielona. Ta brama nie jest ścianą. I to oznacza, że jak stoisz kiedy z łukiem za bramą, to może mnie hitnąć i zabić przez tą bramę. A musimy się upewnić, że to wszystko zginie za tą ścianą najpierw, więc możemy może tak podejść co najwyżej i tyle. Spamujemy po prostu spela teraz. Takie FPS-y zależy też jakim miejscu. W wieżek Sardasa albo w mieście, no to dostaniesz, nie wiem, 60 FPS-ów, 80, może coś takiego. Ale w takich bardziej otwartych przestrzeniach, jak nie ma dużo jakiegoś światła i nie ma dużo NPC-tów wokół, no to ja mam 144 prawie właśnie w większości takich miejsc. Ale wchodzę do miasta i w mieście mam 80 maksymalnie, więc w takich miejscach są trochę na pewno problemy z FPS-ami. Tak, jest dużo postaci wokół po prostu, nie to. Wtedy są takie sytuacje. Coś tu padło przed chwilą, ale kurde, no tak nie do końca. Mamy lekkie kłopoty, niestety tutaj Neymana. Pozdro YouTube, nie będzie chyba tego na YouTubie, ale może akurat będzie, może czas odświeżyć nasz rekord. Bo na razie szkielety w świątyni muszą zginąć. Właśnie, już słyszałem chyba naciągany łuk. Mogliśmy zginąć właśnie. Właściwie trochę, raczej nie warto, ale jeżeli dasz trochę w siłę, to się nic nie stanie. PN-ów będziesz miał bardzo dużo w całym gierkę, więc jak sobie wpakujesz, nie wiem, 10 w siłę na początku, no to się nic nie stanie zdecydowanie. A potem, nie wiem, 20 w siłę czy coś takiego. Ale raczej nie warto, że tak powiem, ale możesz, nic się nie stanie. Dzięki za followka Zelus, Żeluś 2712. Witam serdecznie, siemaneczko. Dalej mamy kombat muzykę, więc coś tam zostało chyba jeszcze w środku.
tam idzie? No właśnie idzie póki co całkiem nieźle, mamy całkiem niezły czas, ale z tą świątynią widzę, są lekkie kłopoty. Musimy zabić nieumałych w środku, zanim otworzymy tą świątynię, bo inaczej no, nas po prostu zabiją przez ścianę. A po prostu, no, nie chcą ginąć. Coś tam dalej zostało w środku, nie chcę to zginąć właśnie. Trochę tracimy tutaj czasu. Jaki mam najlepszy czas? 2 godziny 24 minuty to jest mój rekord z tej kategorii póki co. Gothic 3 no hit. Więc na razie, że tak powiem, lecimy chyba na rekord właśnie nowy. Dalej jest combat muzyka. Czyli tam w środku dalej coś jest. Jak? Wiecie co, może trzeba zresetować agro, może tutaj po prostu. Coś tutaj jest dziwnego. Siema, napis galny. A, to jest, no to jest spell po prostu nauczony, tak. To jest po prostu czar nauczony od Inosa, to nie są zwoje właśnie. Mamy nieskończoną ilość, mamy regenerację many, więc cały czas możemy je klikać. Właśnie coś tam nie chciało zginąć w środku właśnie z jakiegoś powodu. A ja się boję podejść do środka. Chwila, musimy rzucić tak jeszcze też tutaj. No właśnie, coś się zagrowało przez ścianę, coś tam jest w środku dalej. O, teraz chyba. W czasie muzyka, dobra, lecimy. Szybko, szybko, szybko. Do otwarcia tych drzwi potrzeba 5. Miałem Gothic 1? Tak, jak najbardziej, no. No proszę. Gothic 1 był grany. No i Gothic speedrany, no hit Gothica 1 też są planowane za jakiś czas. No, ale to dopiero za jakiś czas, nawet się skupiamy na tych, tak właśnie. Udało się wejść. Właśnie, ta ściana to jest fake ściana. Jakbyśmy podeszli tam i byłby szkielet łucznik po drugiej stronie, no to dostajemy po prostu strzałą przez ścianę, więc... Ale trzeba było się upewnić, że wszystko zginęło, zanim tu weszliśmy. A? Czy dzika, czy sam w lesie? Aktualnie, znaczy właśnie wiesz co, aktualnie nawet nie gram ze Steama. Niestety większość modyfikacji i w ogóle większość jakby czasu, jakiego grałem w Gothica, no to jest poza Steamem, więc nie jestem w stanie kompletnie oszacować jakby ile mam godzin w grze. No ale powiem ci, że właśnie ograłem dużo modów. Wiele lat też po prostu grania w Gothica już i tak dalej, więc... Ale to będzie tego pewnie całkiem sporo, tak sumarycznie. Ale no nie mam kompletnie jakby pojęcia, jak to oszacować, ile mniej więcej. To jest to właśnie szybciej. No większość z płytki po prostu, nie? Albo właśnie w jakiś mody albo coś, więc... Totalnie jakby nie mam opcji tego jakoś wyliczyć. Oho, tu już jest kapłan. Zwłaszcza Steama, ta, ale wiesz co, no to i tak nie nadrobi wszystkich tych lat już grania w Gothica, nie? Które były do tej pory tak jakby. Więc tak czy siak nie będziemy w stanie tego nigdy oszacować w żaden sposób, jakby ile mamy realistycznie godzin, podsumowując to wszystko. Ale no wiem, że też dużo modów jest dostępnych właśnie przez Steama już. No i spoko bardzo, no to jest bardzo spoko oczywiście, no bo to też otwiera na pewno mody właśnie szerszemu gronu jakby ludzi po prostu, nie? Którzy po prostu wchodzą na Steama i tam mają wszystko w jednym miejscu, nie muszą po jakichś, nie wiem, forach latać, żeby coś pobrać i tak dalej. Więc fajnie, że tam to jest tak jakby właśnie w jednym miejscu. Fajnie to by było, jakby ten kapłan zginął generalnie. Właśnie on aktualnie w ogóle nie dostaje obrażeń tego też człowieka. Tak. To jest właśnie ta losowość deszczu ognia, niestety jak on zadaje obrażenia, gdzie, kiedy. Więc tutaj czasami naprawdę są kłopoty z tymi kapłanami. O, chyba dostaje damage, słyszałem dźwięk taki. Teraz będzie partnera? Nie, przesadzasz, nie ma takiej nawet możliwości fizycznej, spokojnie. Znaczka nie zobaczycie jeszcze po moim goniku. Nigdy prawdopodobnie, ale to już jest inna sprawa. Na razie mam nadzieję, że zobaczycie, jak kapłan ginie na moim ekranie, bo ja aktualnie też ja tego nie widzę, szczerze mówiąc. Musimy chyba wyjść trochę dalej po prostu, jakbyśmy zrobili może takie coś. I powrót. Jest kapłan. O, dobra, kapłan stoi w dobrym miejscu, teraz może zginie, tak. A, nie.
Dobra, ząbałem. I tę kulkę ognia przez przypadek. Ja się na cały jest spell. Kurde, a już prawie padł ten kapłan. To jest najgorsze tutaj. Czy tutaj? O, dostał spellem chyba. Dobra, zginął, ale to jest tylko jeden. To jest chyba jeden z kilku. Deszczownie kolejny. No chowa się, coś się zagrawało, no to jest tylko jeden. To powinno być trzech kapłanów znowu, to był tylko jeden. Coś padło. Chyba szkielet jakiś padł. To znowu padło, a szkielet! No. Nie, gdzie są kapłani? Chciałbym coś widzieć, mamy jakieś światło może? Słuchaj, że mamy nawet światło, dobra. Odpalmy światło. Właśnie. Teraz żeby kapłan zginął, zgin. Chyba się uleczył. To leczenie jest tak wkurzające. Szkoda, że to jest na poziomie łatwym, to leczenie też panów. Troszkę utrudnia ich zabijanie niestety. Ale powiem wam, że poniżej 2 godzin jest dalej wykonalne, tylko ten kapłan musi zginąć teraz. Kapłan musi zginąć w trybie natychmiastowym. Nadal się da zrobić rana poniżej 2 godzin. Padł? Dobra, jest kapłan. I kolejny kapłan. Chyba wszystko padło. Dobra, wszystko padło. Uff. Nie ma tu nic ciekawego. Zajebiście. Tak, jest tu stara skrzynia, czy nie? Czy to jest ciężka? Była jakaś skrzynia chyba, nie? Ciężka, dobra, to nie ma sensu tego otwierać. Idziemy do Saturasa. Siema, Quiven. Jak idzie, no na razie idzie świetnie całkiem. No i, że tak powiem, no jest szansa na poniżej 2 godzin, myślę, dalej realistycznie. Ale musimy się troszeczkę pospieszyć właśnie. Ale świątynie zostały zrobione, więc teraz tak, Trellis, Nordmar, Cardas, GG. Więc naprawdę zostało, oczy w sumie jeszcze Robar, nie? I jeszcze w sumie Zuben, więc jeszcze trochę więcej niż wymieniłem, ale to jest dalej wykonalne. Takie szybko. Idziemy chyba teraz do Trellis właśnie, by było najlepiej, no. Właśnie, Trellis się może wydarzyć jeszcze. Raven Osobika, dzięki pięknie za Osobika, Raven. Witam serdecznie. Siemaneczko, dzięki za wsparcie kanału. Sądzę, że nikt nie będzie partnera? Znaczy, po pierwsze, myślę, że to byłaby bardzo długa droga przede wszystkim, żeby coś takiego osiągnąć. I tak jakby pojedyncze streamy, no to w skali jakby całego miesiąca, no to nie jakby po prostu nie wystarcza, nie? Żeby to było tak dużo. A drugie, ja sądzę, że trochę nie mam takich predyspozycji po prostu, nie? Jeżeli chodzi na, jakby o takiego streamera, który byłby tam jakimś właśnie partnerem Twitcha. Myślę, że to po prostu nie ja. Myślę, że to właśnie po prostu nie ja. Schowaj go. Tak, odejdź mu. Teraz kto wie, może kiedyś się uda. Teraz tak, wyjaśnię wam, co robię później. Na razie, że tak powiem, muszę to po prostu zrobić. Zaraz wam wyjaśnię, co się w ogóle dzieje. Tchórzliwa mora. Chyba jest okej. Schowaj to. Odejdź mora. Jesteś mój! Pójdziesz stąd w końcu! Właśnie myślałem. Dobra. Podobno to nie jest glitch i podobno to jest dozwolone zasadami w kategorii glitches, w kategorii no hit. Natomiast to, co ja zrobiłem, według mnie to powinno być liczone jako glitch, ale skoro jest dozwolone, to tak robimy. Jakbyśmy sobie po prostu pokana, idziemy sobie na spacerek teraz z Kanem. Czy tam z Wakiem? Jak on się nazywa? Wak, nie? Kan to był w tym... Kan to był w Faring, sorry. Idziemy sobie po prostu na spacerek z chłopem. A musimy jak najdalej go wyprowadzić. Jeszcze kawałek stąd. Chodź. Jeszcze. Teraz cały Trellis jest negatywnie nastawiony, więc tak, ucieczka.
ucieczka. Okej, okay, git, zajebiście. Mamy to. Teraz potrzebujemy się dostać do Nordmau, do Xadasa od Ardei. Tak, od Ardei, tak. Od Ardei. Tylko właśnie najlepiej by było chyba stąd, tak dla pewności. Chcę przejść kawałek w tą stronę, tak jakby. Uważając na dziki, wilki i ściewlady, które są wszędzie wokół nas. Właśnie przez to, że przemiana ma limitowany czas, to chcemy jak najdalej się po prostu zamienić. Gdzieś powinny, tu gdzieś będzie krwiopijcy. A może ja, czy ja troluję teraz? Ja chyba troluję teraz, nie? Wiecie co, ja chyba troluję. Dobra, walić to leci. A, był krwiopijca, fuck, jestem debilem, był krwiopijca na moim ekranie nawet. Dobra, lecimy tam jeszcze raz, nieważne. Troluję, nie będzie sub 2 jednak, ale bo jestem trolem po prostu, jestem paskudnym trolem, wrednym trolem. Ale będzie chyba lepszy czas niż ostatnio, no. Jeżeli się uda oczywiście skończyć. A, jeszcze raz, fuck. Sub 2 chyba strolowałem sub 2, tak mi się wydaje, ale... No, może nadal jest szansa, no nie, ciężko ocenić dokładnie jakby ile nam jeszcze potrzeba czasu w... przede wszystkim w Vanguardzie i w... Ishtar, ile nam czasu zajmie, to ciężko jakby jest ocenić dokładnie. Więc może jeszcze jest szansa, ale coś czuję, że właśnie strolowałem sub 2. Mod poprawy wydajności, Parallel Universe patch się nazywa. Mogę to potem gdzieś podesłać, link do tego czy coś, ale... A, na jakimś moddb jest po prostu, jak piszesz Universe, to powinno ci wyskoczyć. No i to działa też w Zmierzchu Bogów chyba i... No tak, chyba w Zmierzchu Bogów też to instalowałem, no i to jest... coś, co po prostu naprawdę sprawia, że gra jest jakkolwiek grywalna. Kiedy NPSN Gothic 3? Chyba nigdy, bo katapulta w Gothicu 3 jest jeszcze gorsza według mnie niż katapulta w Gothicu 2. Katapulta w Gothicu 3 polega na tym, że alt tabuje się z gierki w odpowiednim momencie i postać dostaje super speed i po prostu biegnie przed siebie w linii prostej przez całą mapę w ciągu sekund. Nie chciałbym czegoś takiego grać generalnie. Natomiast chyba, że jakiś NPSN bez właśnie tego buga, nie? Bez wychodzenia z gry, no to może, może coś takiego by było grane kiedyś, no to by mogło być całkiem sensowne. Natomiast takie czyste NPSN to nie. Guilds All Dialogue Percent. To by też było dość ciekawe. Ciekawie by się musiało skończyć na pewno. Świetnie byśmy się bawili. Może jak już będziemy robić 72H streama za jakiś czas, to sobie zagramy właśnie w Guilds All Dialogue Percent, nie? I zrobimy sobie 72 godziny bez przerwy po prostu z tą modyfikacją. Ale czemu tu jest taka? Ja, bo ja się zaraz tu zgubię chyba. Ja się już chyba tu zgubiłem. Czemu tu jest taka słaba widoczność? A nie, dobra, to jest ten most, okej. Jest git, ale chyba śnieg akurat zaczął padać i gówno widzę. Obiecał. Znaczy nie wiem czy 72, ale no jakiś taki dłuższy stream typu 2-4H jest planowany za jakiś czas zdecydowanie. Może właśnie nawet więcej niż 24. Zależy, że tak powiem, co byśmy chcieli dokładnie. Ale coś takiego jest na pewno w planach. Ja się chyba zgubiłem i to mnie troszeczkę niepokoi. Albo nie? Nie, chyba tędy po prostu, nie? Chyba jest dobrze. Dobra, jest dobrze, to jest chyba klan młota. Okej, chyba się nie zgubiliśmy jednak tak aż tak mocno. No, Nordmau jest tragiczny, nie? Ja kilka razy, uwierzcie, zdarzyło mi się przejść grę Gothic 3. I ja i tak dalej się gubię w Nordmarze po prostu po tym czasie. Ale dobra, znaleźliśmy klan, więc jest... pierwsza z trzech rzeczy, które musimy znaleźć na Nordmarze jest za nami, że tak powiem. Teraz musimy znaleźć Xadasa i musimy znaleźć grobowiec Akaszy jeszcze. Człowieku, czego chcesz? Report mamy, okej. I tak lecimy stąd w sumie będzie najlepiej. Wiecie co, prześpimy się jeden dzień, tylko są tu jakieś łóżka? Gdzie łóżko jest zajęte, nie? Chyba chuj, chyba lecimy blind w takim razie. No, dzięki, że wpadłeś, mechu. Zapraszam ponownie i papa. Tego dnia tobie życzę. Co tutaj mogę przejść? Przedłem. Mam nadzieję, że trafię do Xadasa na oślep, bo nic nie widzę na swoim ekranie, ale jest okej.
Nie wiem, czy ja nie powinienem tam na dół przypadkiem. Nie, chyba jest dobrze, chyba tędy. Albo i nie? Nie, chyba nie tędy. Ja, tu nie jest Akasza przypadkiem? Wait. Tu jest chyba, ja chyba do Akaszy idę, ale to nic się nie stanie. No tu jest Akasza, dobra. Może być. Nie tu chciałem się znaleźć, ale jest okej. Okay. Możemy to zrobić w takiej kolejności, to nie szkodzi. Ale właśnie, no cholerny notebook, ja muszę do Xardasa jakoś trafić. Tylko jak? Okej. Dosłownie jest kilka szkieletów w środku, właśnie już kolejny podchodzi chyba na mnie. Czel. Dobra. Okej, Akasza. Nad tobą obok, ale pytanie, czy ja się dostanę do Xardasa z tej pozycji, czy ja muszę znowu biec od klanu młota? Bo teraz właśnie tego nie wiem, szczerze mówiąc, a nie mogę wczytać gry za bardzo, no bo będzie znowu już niezgodne z zasadami. Chyba od klanu młota lecimy jeszcze raz. Może tak będzie szybciej to znaleźć. Dobra, lecimy od klanu młota po prostu, z tej samej pozycji, co chciałem tutaj. No i ten Akasza się udał, ale właśnie... To jest właśnie teraz najgorsze. Nawigacja w Nordmarze jest po prostu najgorszym elementem zbiorowym. Może chociaż się prześpię, może ten śnieg chociaż zniknie, żebym cokolwiek widział, nie? Błagam. Dobra, chyba teraz widać trochę więcej. Oddali. Tylko przestań się odbijać. Tak, pyk. Gdyby to było tak. No teraz widać znacznie więcej. O kurde, ale teraz to widać wszystko. Lecimy stąd. Liczę, że trafię. Wiem mniej więcej, w jakim mam iść kierunku. To jest chyba jedyne, co ma znaczenie. Muszę jakąś... muszę jakby zobaczyć coś, co skojarzy. Jakiś taki właśnie kawałek terenu, który mi skojarzy. No i wtedy już będę umiał trafić, tylko właśnie. Chyba nie tędy. Moje zęby należą do mnie. Jeszcze nie wiem, czy idę nawet w dobrym kierunku. Idę chyba znowu w stronę Akaszy, nie? Odfaring? No odfaring powinien był chyba iść, prawda, no. Chyba masz rację. Odfaring by było chyba najłatwiej. Bo ja chyba nie wziąłem TP-ka do Faring, nie? Właśnie, to byśmy musieli iść dosłownie od Adei znowu. Ale może tędy się jakoś uda ścieżką wejść albo coś. Zobaczymy. Nie wiem właśnie, czy ja... Skupienie, siła i skupienie, siła i honor, wojowniku. To są chyba te tereny orkowe pod Xardasem właśnie. Chyba jesteśmy w dobrym miejscu nawet, nie? Tylko teraz tu wejść pod górkę, tak jakby trzeba. Właśnie, to jest chyba to miejsce. To jest chyba tutaj. Mam nadzieję, że podka mi się nie skończy, ale to jest już inna sprawa zupełnie. Chyba jesteśmy w okej miejscu nawet. Tu wejść w górę teraz. No, jest golem, okej, okay, tu siedzi do Xardasa. Dobra, mamy to, tak, mamy to. Bo teraz, niech się podka nie skończy w tym momencie, to będzie najgorzej dosłownie. Błagam, nie kończ się. Dobra, nie skończyła się, uff, mamy to, żyjemy. Jest okej. Okay. Xardasa podniesione, mnóstwo złota również podniesione. Jesteś. Mamy artefakty.
Zniszcz i musimy iść tak, musimy iść, no w sumie kolejność to... Ja to chyba robiłem w odwrotnej kolejności. Właśnie, musimy tak, musimy iść do Goty. Pójdziemy najpierw zabić tych typów, a potem pójdziemy do pieca. Kolejność to chyba nie ma większego znaczenia, ale... Zrobimy sobie to tak akurat. A, chodźcie tutaj. Any szkielet in the chat? No właśnie, jest szkielet, chodź, chodź, chodź. Teleport do Vanguardu w ogóle. Ja powinien był go wziąć od razu, jak byłem w Gocie, nie? To jest też optymalizacja. Strata kilku sekund, kilkudziesięciu sekund powiedzmy. Powinien był to wziąć wcześniej po prostu. A? Tak, podkamany dla pewności. Tak blisko do gildców. Tak blisko do rekordu, ja bym powiedział raczej. Do rekordu potencjalnie świata nawet, nie? Przypominam, że czas mamy naprawdę wyśmienity. Nawet poprzedni czas był bardzo dobry, więc... A, byle gdzie, topek, nie ma znaczenia. A! Co jest? Tylko poczekaj. Ty, to jednak miało znaczenie. Od kiedy tu jest ork? What the fuck? Jednak miało znaczenie, gdzie się przeteleportowałem. Coś tego, co się nie spodziewałem. Ale co on tam robił? Ktoś mi wytłumaczy, co tam robił ork w takim miejscu? Jakieś zamieszki chyba, no, dosłownie. Ja tu już źle stoję, moment. I teraz tak, pyk. Czemu mnie atakujesz? Zostaw mnie. A musimy na obwodnicę lecieć w takim razie. Czemu ten ork jest na mnie cały czas? Wykajtowany S na noba. Nie wiem, co tu się dzieje. To jest jedno wielkie E już w tej grze. Co się stało? A doba jest git. Wszystko jest okej. Jakby ci zadał hita, ta siema w ogóle szachowy gicio. Jakby mi zadał hita, to byłby koniec. No, tak. Tego ważne było, żeby tego hita nie otrzymać właśnie. Teraz tak, tutaj obaj musi być topiony, tylko właśnie tak, musimy chyba się przespać do rana, bo chłop stoi i siedzi na fotelu aktualnie. Tak. Jakieś łóżko, dziękuję. Dobrze, jest okej. Okay. I teraz obaj powinien chyba stać. A nie stoi? O, teraz wstaje, dobra, git. Tak, saveik. A? Widzisz? To nie było takie trudne. Odłóż broń. Idź sobie. Mądra decyzja. Kto oglądał jakieś speedrany Gothic 3, to domyśla się, co tutaj się będzie działo zaraz. Głuchy jesteś? Odłóż broń. Mądra decyzja. Odłóż broń. Mądra decyzja. Opionko, yep. Mądra decyzja. Papa. Morasul może być, obojętnie. Tutaj Morasul jest dobry, no i biegniemy od razu do Zubena, do Ishte. Czy sub 2 jest możliwe? Jest chyba możliwe dalej. Chyba jest możliwe dalej sub 2 jednak. Bo mamy zajebisty czas. Teraz Zuben, Piec, Xardas, GG. Więc naprawdę dzielą nas minuty dosłownie od tego. Co się stało z królem? NPC-ci w tej grze nie potrafią pływać i chłop po prostu spadł do wody i dlatego zginął od razu. Co się stało z królem? Ale po prostu jakiś szaleniec bez zbroi, z mieczem z podstawki gry. Znaczy z początku gry, wbiegł po prostu do sali tronowej i wyciągnął tego króla poza tą salę tronową. No, jest to całkiem absurdalne, aczkolwiek została to przyznana metoda.
chyba itemu? Nie, nie trzeba tego itemu właśnie. Ten item to się, wiesz co, ten item się daje Xerdesowi, żeby Xerdes szedł z tobą pielgrzymkę po prostu. Ale możesz nie wziąć itemu i tak sobie sam aktywować portal, tylko musi po prostu Roba i Zuben muszą nie żyć po prostu. I musisz spalić artefakty, pograć z Xerdesem. Nie musisz mieć tych itemów wcale. Apek? Teraz możemy znowu chwilkę sobie wychillować, bo lecimy do Ishtar. I możemy nadrobić czat. Ja widzę, że widzę jakieś zakurzony. Może tak, właśnie. Coś tam złapało agro w tym Vanguardzie. Ale ja kawałek odszedłem i ja myślałem, że to był ten wojownik centralnie przy tym domku, tak jakby, nie? To musiał być jakiś jeszcze dalej, skoro tak chłop zaczął mnie gonić z takiej odległości. Musiał być coś jeszcze dalej, ale to mniejsze, udało się wykajtować. Fiopica na szczęście ma całkiem duże możliwości. Czym ścieżki Inosabeliara są wolniejsze? W tym, że musisz zrobić questy dla... W ogóle musisz po pierwsze pogadać z chramem Inosa albo Beliara, który chram Inosa jest w klasztorze w ogóle w Notmarze, czyli musisz się tam dostać. Chram Beliara jest w Bakareszu, też się musisz tam dostać w ogóle do świątyni, no nie musisz mieć reputację. Po czym Inos i Beliara ci zlecają questy, które musisz wykonać dla nich. I to są questy typu na przykład uwolnij Myrtany z orków, nie? Musisz tam jakieś miasta po prostu uwalniać na przykład. A ścieżka Adanosa, zabijasz dwóch NPC-tów, palisz artefakty i kończysz grę, więc jest zdecydowanie najszybsza i to tak zdecydowanie najszybsza. Bo Xerdesa i tak trzeba znaleźć, a Xerdes właściwie daje ci wszystko, tak jakby, żeby grę skończyć po prostu ścieżką Adanosa. Teraz tak, która jest godzina w ogóle? 8, okej, jest zajebiście, spaliśmy przed chwilą. Dobra, po prostu lecimy. Tu musimy całe miasto oswobodzić niestety. Aż po prostu Zuben kiedyś wybiegnie. Taka jest idea tutaj. Bijemy się tak długo, aż Zuben wybiegnie, zabijamy Zubena. Idziemy sobie stąd. Podejście pod max level. No to powiem ci, że naprawdę chore statystyki się da wyciągnąć ogólnie, więc... Kiedyś grałem coś takiego właśnie na 100% expa i tak dalej. No ale to potem było już niesamowite właśnie. Grałem chyba jakimś kusznikiem, albo łucznikiem, albo czymś takim. Że w ogóle nawet, no, gra nie była żadnym wyzwaniem, nie? Bo walczyłem sobie na dystans. No i faktycznie można chore statystyki wyciągnąć. Okej. Trzeba uważać na magów, tu jest chyba kilku magów, nie wiem, z trzech magów tu jest tak mniej więcej. Właśnie ten Nerusul chyba jest też magiem ogólnie. No właśnie. Chyba nie żyje. Na magów trzeba uważać właśnie, żeby tutaj nie było jakichś nieprzyjemności. I trzeba uważać na ganki z tyłu, bo tam z tej fontanny też się mogą rzucić na mnie czasami. Jak mieliśmy ostatni raz, pamiętam. Właśnie Surus chyba też jest magiem. Właśnie ten był magiem, no właśnie, to było... To było nieprzyjemne, ale jest okej. Okay. Magowie chyba są pokonani teraz. A? I tak? Tak? Czekamy dalej. Kasim. Wojownik. Ale pięknie się ich zabija na poziomie łatwym, nie? To jest satysfakcja teraz. 1.53. Sub 2 jest dalej możliwe, by the way, tylko kwestia, żeby Zuben jak najszybciej wyszedł po prostu z pałacu. Ale powiem wam, że to będzie na styk. Szczerze, jakbym miał betować za punkty albo za pieniądze, to ja bym powiedział, że będzie tak 2.02 mniej więcej czas. Tak, albo 2.03, coś w tych okolicach. I tak prawie, ale nie do końca, tak jak ma być. Albo dostaniemy hita gdzieś losowo, też jest oczywiście taka opcja. Kolejny Musan. Robię z ciebie szaszłyk. Where is Zuben? Cały czas patrzę za siebie właśnie, czy nie ma jakiegoś ganka, ale na razie jest okej. Okay. Na razie wszystko jest pod kontrolą, idealnie. Okej, okay, osobość Ishtar, czyli Zuben już powinien być w pobliżu. Zuben, chodź Zuben, proszę. Jest i Zuben, jest i pan Zuben, okej. Okay. 1.54.
Bazuben jest martwy. Mek? Piec. Nordmar, piec. Tak, mana. Potka. Idziemy. Pełne skupienie, full focus, tak jak nazwa tego programu, który już nie wiem, czy on dalej w ogóle żyje na YouTube, czy nie, ale było coś takiego kiedyś. Pełne skupienie, pełnia skupienia. Lecimy, spalić artefakty. Co jest? Co to było? Przez chwilę się przestraszyłem już, ale chyba się nic nie stało. A? 3, 2, 1, go. Skacz, skacz, skacz. Skacz, 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 dobrze. Postać skoczyła. Po prostu nie mam pojęcia, co się stało, właśnie. Nie mam kompletnie pojęcia, co się stało, ale nie dostałem żadnych obrażeń, więc tylko to mnie interesuje. Teraz sobie pijemy orków tutaj w kopalni. Jeszcze ci orkowie tak broń podnieśli, nie? Jakby coś faktycznie dziwnego się wydarzyło, ale nie mam pojęcia, co to było. Jaka dalej w becie, więc może jakiś po prostu rzadki był znaleziony został. Jest tak, tu stoi szaman. Mam nadzieję, że ten szaman zaraz zginie, bo na razie chyba dalej żyje. Nie no, szaman się ruszy. Widać po lewej stronie na górze ekranu jest kawałek kostura szamana, nie się porusza. Ten szaman musi zginąć. Bez zginie? Nie, dalej żyje. Szamani się leczą, to jest najgorsze, że on właśnie, jak on nie zginie od razu, no to on się leczy i ma full HP znowu. Właśnie teraz się zaczął leczyć. Gin, 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 gin. Nie zginął. Śmieć. Teraz, nie, to chyba... Czy to był on? Może on zginął, ale nie widzę kostura, ale nie wiem, czy to był on akurat. To ekstra by za niego było tylko. Więc tak, musimy nie wpaść do lawy. To też nie jest takie wcale proste, jak się może wydawać. Szaman chyba padł. Dobra. Hop, 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 lecimy. Szybko, szybko, szybko. Piecyk. Hop, skacz, skacz, skacz. Dobrze, doskonale. To bezi. Xardas. Jezu, to będzie na sekundy, powiem wam, do 2 godzin. To będzie na sekundy. Artefakty zostały zniszczone. Chyba więcej się nie da pogadać. Teraz tak, Trellis, musimy lecieć z Trellis niestety. Trellis. To jest ryzykowne, wiem o tym, ale musimy lecieć z Trellis, przykro mi. A chyba jest ok. Dobra, jest ok. GG, tylko teraz pytanie, czy zdążymy w minutę do portalu? Nie zdążymy chyba w minutę do portalu, nie? Kurde, będzie 2.01 będzie, albo 2.0030. Fuck. I widzicie, to było teraz wychodzi, te 15 sekund, co na początku speedrunu wam tłumaczyłem, dlaczego wpisuję Marvina, nie? To jest teraz te 15 sekund, które nam zabraknie. Ale to jest niefortunne, Jezus. Trzeba było oszczędzać każdą sekundę. Nie, PC ten Gelden, wiesz co, z Gelden jest bliżej, właśnie no, przechodzimy przez Gelden, ale nie ma tu krwiopijców, a musieliśmy się przenieść w krwiopijce, żeby ominąć wszystkich przeciwników po prostu po drodze, więc musieliśmy z Trellis albo z Silden, tylko że w Silden nie mamy TP-ków, więc
Więc musieliśmy po prostu strzelić, tak jakby. To jest, że tak powiem, najbezpieczniejsza po prostu ścieżka, bo teraz jak jesteśmy w krwiopijcu, no to nic nas nawet nie atakuje, nie? Więc... Ty, ale może? Nie, no chyba nie, nie. Nie ma chuja. 5 sekund, nie, nie, nie. 15 sekund, 15 sekund. No, następny raz trzeba mieć widzów w dupie, dokładnie. Chyba to jest nieioniczny komentarz. Patrzcie, 15 sekund z początku gry nam zabrakło. Dosłownie. Mówię wam. Ja pierdolę. No dobrze, w drogę. Otworzyliśmy... 10 sekund, nie. Co nas tam czeka? To już 10 sekund. Ale udało się, 2 godziny. Pobiliśmy o 24 minuty ostatni rekord. I teraz chyba już legalnie możemy sobie dać na speedrun.com tą podejście. Teraz chyba, że tak powiem, już wszystko zostało zrobione legalnie. Nie wczytywaliśmy gry ani nic. Dzięki guys, dzięki piękne za miłe słowa. Siema robot X. Betk. Dziękuję piękne za GG. Cieszę się, że się udało. Jego wojna z orkami do... ale no kurde, oh, Pedal P. Hello man, thank you for the raid. Damn dude, we just finished Gothic 3 no hit, but the time was 10 seconds too long, man. It was almost sub 2 hours, but yeah, we failed a little bit. 2 hours and 10 seconds. Yeah, we just finished Gothic 3 without taking any damage. Fully glitches, no like, you know, no reloading the game in combat and so on. Damn, I mean, this is, by the way, this is probably a world record in this category, but yeah, it's 10 seconds too long, man. So sad, so sad. We're gonna play Guilds now, so the you know, the other returning that we played some time ago as well. Jesteś rybakiem. Cześć, mistrzep. Przyspieszasz czas w New Balance, klikasz Z, jest domyślnie zbindowany Z, żeby przyspieszyć czas. Potem ktoś ogląda te speedruny i je weryfikuje, tak? Właśnie ostatnio oglądał Crazy to Gaming, taki z niebieskiego community. Taki youtuber speedruny właśnie też. Rybakiem? On oglądał po prostu mój run i powiedział, że nie może go zaakceptować, bo wczytywałem go po prostu, nie? No to teraz nie wczytałem i mamy rana, ale kurde, 10 sekund! Fuck! 10 seconds, man, 10 seconds. But yeah, this is still the world record, I guess, so it's still... I'm still happy with this. But goddammit, 10 seconds! And you know what's the best? At the start of the game, I paused the game for like 15-20 seconds, maybe something like this, to explain some things that I'm doing to my viewers, you know? And those are the 15 seconds that I am now missing from the sub 2 hours run. It's so unlucky. Barbarzyńcy ostatecznie odzyskają ziemię swych przodków. Co można było znacznie lepiej zrobić? No to prawda, jakbym właśnie tak mniej się skupił, właśnie, no bardziej się skupiał na gierce, a mniej się skupiał na jakby na gadaniu, właśnie tłumaczeniu i tak dalej. No to byśmy mieli na pewno jeszcze niższy czas się zdobyć zdecydowanie, nie? Nawet poniżej 2 godzin sporo się da uciąć, nie? Kilka minut na pewno jeszcze jest do ucięcia tutaj. Plus jakbyśmy mieli trochę lepsze RNG ze skrzynek, żeby nie aż tyle reloadować, no to byśmy też mieli kolejne tam 5 minut czy ileś, nie, powiedzmy. Takie 1.55 się da spokojnie zrobić, myślę, nie? 15 minut, myślisz aż? Nie wiem, czy aż 15, może 10 maksymalnie, nie? Tak 1.50, ale 15 minut to już myślę ciężko by było, szczerze. To musiało być perfect RNG, musiałbym w ogóle nie wczytywać gry kiedykolwiek. No a to aż tak to się nie stanie, nie? Myślę, że no może 10 minut jest do ucięcia, może. Tak 1.50 się da zrobić. Tak, rekordu świata wina widzę, znaczy to i tak jest rekord świata, ale kurde, 10 sekund, nie, 10 sekund. Ale jestem zadowolony i dziękuję, że byliście ze mną, panowie i panie, naprawdę doceniam. No i fajny run, i tak mamy najlepszy nasz czas personalny, world record, legitny, bez wczytywania, wszystko poszło po prostu gładko, elegancko. Ale no kurde, fajnie by wyglądało, jakby była jedynka z przodu, nie? Fajnie by było wyglądało.